Cóż, ja wspieram obrady 40. sesji Rady Gminy Korycin, zwołanej na dzień 28 grudnia 2023 roku. Witam Panie i Panów Radnych, witam Pana Wójta Gminy Korycin Mirosława Lęka, witam Pana Skarbnika Andrzeja Bezczeniuka, witam Panią Sekretarz Wiktorię Pruszyńską, witam prokuranturę dzisiejszego spotkania Urszulę Wynikow. Na podstawie listy obecności stwierdzam, iż w dzisiejszych obradach bierze udział 13 Pani Panów Radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych decyzji. Pan Radny Leszek Gruber usprawiedliwił nieobecność na dzisiejszych obradach, a Pan Stanisław Szuchzda też ją usprawiedliwił, prawdopodobnie dojedzie, ale zobaczymy. Teraz przechodzimy do punktu drugiego, przyjęcie porządku dziennego 40. sesji Rady Gminy Korycin. Do porządku obrad proponuję na wniosek Pana Wójta wprowadzenie projektu uchwały w sprawie innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych. I ten projekt rozpatrzymy w punkcie 15, a wszystkie dalsze projekty o jeden punkt się przesuną w dół. Bardzo proszę, będziemy głosować. Na porządkiem obrad. Andrzej Sawicz, Radosław. Jestem za. Grzylewicz Marek. Za. Burak Jerzy. Za. Kwiećko Iwona, za. Jakowiec Ewa. Za. Lękiewicz Emilia. Za. Mariuszko Janusz. Za. Brus Antoni. Za. Paku Antoni. Za. Sieńko Grzegorz. Za. Sitko Zdzisław. Za. Szósta Stanisław nieobecny. Urban Kazimierz. Za. Wasilewska Julita. Za. Drugi Leszek Jan nieobecny. W głosowaniu wzięło udział 13 osób, 13 za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu następnego. Przyjęcie protokołu z 39 sesji Rady Gminy, która odbyła się 29 listopada 2023 roku. Protokół był dostępny na WIP-ie, także dzisiaj wyłożony. Bardzo proszę, czy ktoś ma jakieś pytania lub zastrzeżenia? Zastrzeżenia, które były, zostały naniesione. Dobrze. Więc proponuję przejść do głosowania. Andrzej Sawicz, Radosław. Jestem za. Brylewicz Marek. Za. Burak Jerzy. Kwiećko Iwona, za. Jakowiec Ewa. Za. Lękiewicz Emilia. Za. Małyszko Janusz. Za. Brus Antoni. Za. Takuł Antoni. Za. Sieńko Grzegorz. Za. Sitko Zdzisław. Za. Szósta Stanisław nieobecny. Urban Kazimierz. Za. Wasilewska Julita. Za. Brudny Leszek Jan nieobecny. Głosowanie wzięło 13 Pani, Panie, Panie, 13 głosów za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu następnego. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Korycin w okresie intersesji. Bardzo proszę, Panie Wójcie. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rada, Szanowni Państwo. W okresie od 39 sesji Rady Gminy Korycin odbytej w dniu 29 listopada 2023 roku do dnia dzisiejszej sesji Rady, czyli 28 grudnia, realizowałem wspólnie z pracownikami Urzędu Gminy, Gminnych Jednostek Organizacyjnych oraz osobiście następujące zadania. Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym przekazałem w ramach nadzoru Wojewodzie Podlaskiemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku oraz na merytoryczne stanowiska pracy do realizacji uchwały Rady Gminy Korycin podjęte podczas 39 sesji Rady Gminy Korycin. 1 grudnia wraz ze skarbnikiem gminy odwiedziliśmy naszych przyjaciół w rejonie wileńskim. Odbyliśmy ważne i merytoryczne spotkanie z Robertem Duchniewiczem, marem samorządu rejonowo-wileńskiego oraz jego najbliższymi współpracownikami. Ustaliliśmy najbliższe wspólne projekty dalszej współpracy. Odwiedziliśmy również Dom Kultury Polskiej w Wilnie. 5 grudnia w Brukseli wziąłem udział w posiedzeniu grupy European Alliance Przymierze Europejskie, które dotyczyło głównie priorytetów na 2024 rok. Odbyła się bardzo istotna dyskusja, informacji, ustalenia oraz rola nas, Polaków, abyśmy w decyzyjności Unii Europejskiej odgrywali ważną rolę. 8 grudnia odbyłem spotkanie z wykonawcą inwestycji w Mielewszczyźnie, Mój Dom z Drewna, to
Tomasz Waszkiewicz ze Sztabina, które dotyczyło omówienia bieżących prac związanych z budową domu dziedzictwa oraz dostawą wyposażenia wystawienniczego i warsztatowego. Prace związane z budową grodziska zostały zakończone, zaś budowa domu dziedzictwa zostanie zakończona w planowanym terminie. Na wniosek wykonawcy prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół domu dziedzictwa zostaną wykonane na wiosnę 2024 roku. 7 grudnia odbyłem spotkanie z prezesem przedsiębiorstwa produkcji materiałów drogowych Kruszbet S.A. w Suwałkach w celu omówienia szczegółów dotyczących otwarcia drogi w Krukowszynie w związku z zakończeniem inwestycji pod nazwą rozbudowa i przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej nr 8 Krukowszczyzna do drogi wojewódzkiej nr 671. Również w tym dniu wziął udział w otwarciu przepięknej wystawy rodzinne tkactwo dwuosnowowe z pokolenia na pokolenie. Jest to wystawa kunsztu tkackiego produkowanego przez panią Żelabia Rość, mistrzynię tkaniny dwuosnowowej, która przekazuje swoje umiejętności swoim córkom. Wystawa jest efektem stypendium Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi Mistrz i Uczeń, w ramach którego Magdalena Waszczeniuk utkała swoje dwie pierwsze tkaniny pod okiem swojej mamy. Wystawę można podziwiać do końca tego roku. Tego dnia spotkałem się również w szkole podstawowej z projektantami celem opracowania obiektu energetycznego i dokumentacji projektowej do realizacji zadania dofinansowanego ze środków Polskiego Ładu pod nazwą Modernizacja systemu ogrzewania z dostawą instalacji fotowoltaicznej do budynku szkoły podstawowej w Korycinie z zagospodarowaniem terenów sportowych szkoły. Przypomnę, że gmina otrzymała promesę na kwotę 7 880 000 zł z wkładem własnym 5%. Dodatkowo gmina przygotowuje wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027 z działania Efektywność Energetyczna. Nabór trwa do 29 grudnia, czyli do jutra. W przypadku pozyskania dodatkowego dofinansowania możliwa będzie głęboka termomodernizacja budynków szkolnych wraz z modernizacją systemu ogrzewania i wentylacji. Nie wiem, czy Państwo chcieli znać szczegóły dotyczące tego wniosku. Dziś ten wniosek zostanie wysłany do Urzędu Marszałkowskiego. Opiewa on łącznie na kwotę 9 462 000 zł z 15% wkładem własnym, czyli 1 419 000 zł. Czyli ogromna kwota i ogromne przedsięwzięcie. Wkład własny planujemy wyłożyć ze środków pozyskanych w ramach Polskiego Ładu, czyli z tych 8 prawie 1 000 000 zł. Przedsięwzięcie, powiem w skrócie, obejmie między innymi, czy też przede wszystkim termomodernizację, pełną termomodernizację budynku z ociepleniem, zmianą całkowitą stolarki, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technicznego, modernizację instalacji ciepłej wody, pompę ciepła z dolnym źródłem, czyli z 30, chyba, jeśli dobrze pamiętam, 2 potwiertami, instalację wentylacji mechanicznej, instalacje elektryczne, instalacje fotowoltaiczne 50 kW, i modernizację oświetlenia LED-owych. Trzymajmy kciuki, bo gdyby się udało, to szkoła przeszłaby całkowitą rewolucję i warunki pracy, i nauki, pobytu byłyby nieporównywalne z tym, co jest w tej chwili. W tym dniu wydano najkorzystniejszą ofertę w przetargu na przygotowanie i dostarczenie pośrednictwa placówek oświatowych na terenie gminy Korycin na 2024 rok.
Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Wiesiada Wesela z siedzibą w Kumiale za kwotę jednego posiłku pełnego 23 zł, w tym 11 zł 50 groszy w sak do kotła, a umowę podpisałem 18 grudnia. W dniach 8-9 grudnia wraz z radnymi i przedstawicielami gminy Telesko i radnymi tej gminy uczestniczyliśmy w wyjeździe studyjnym do Wilna. Podczas kolacji gościliśmy przedstawicieli rejonu wileńskiego. Była to wspaniała okazja do wymiany doświadczeń między naszymi gminami i wspólnego zwiedzania Wilna. 12 grudnia została udostępniona promesa wstępna na zadanie polegające na modernizacji istniejącego na terenie gminy oświetlenia poprzez zmianę opraw nieenergooszczędnych, to jest niezbędnych oprawami LED na nowe oprawy energooszczędne LED. Przewidywana wartość zadania 1 189 400 zł, plan własny w wysokości 20% wyniesie 237 880 zł, a realizacja zadania przewidziana jest do września 2025 roku. 13 grudnia rozstrzygnął konkurs na stanowisko do spraw sekretarsko-kancelaryjnych. Wpłynęło 7 ofert, z czego jedna nie spełniała kryteriów formalno-prawnych. Umowa zostanie podpisana z początkiem 2024 roku. 15 grudnia odbyło się uroczyste otwarcie poświęcenie drogi gminnej w Krukowszczyźnie. Wykonawcą inwestycji było przedsiębiorstwo produkcji materiałów drogowych Krużby S.A. z Suwałk. Koszt inwestycji 5 245 901 złotych 50 groszy, w tym 4 999 898 złotych na grosze. To dofinansowanie z Polskiego Ładu. Można powiedzieć, że jest to obwodnica Kolucina, ma służyć ludziom i po to, żeśmy to przedsięwzięcie wymyślili i zrealizowali. Później uczestnicy uroczystości przenieśli się do świetlicy w Krukowszczyźnie, gdzie odbyło się opłatkowe spotkanie ze strażakami z gminy Korycin, czyli OSP Krukowszczyzna, OSP Ostrakura i OSP Korycin. Była kolenda, wspólna modlitwa i wigilijne poczęstunek. 18 grudnia uczestniczyłem wraz z przewodniczącą Radę w spotkaniu Związku Powiatowo-Gminnego Korycinski. Następnie wziąłem udział w rozprawie w Sądzie Rejonowym w Sokółce. Rozprawa dotyczyła zasiedzenia działki w Gminowszczyźnie, na której znajduje się część stodoły będącej fragmentem zespołu folklorycznego w Parku Kulturowym Korycin-Gminowszczyzna. Uregulowano stan prawny nieruchomości na korzyść gminy Korycin. W tym dniu dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert w postępowaniu na świadczenie usług w zakresie przywozu uczniów do szkoły i przedszkola na terenie gminy Korycin w formie biletów miesięcznych. Do przetargu przystąpiły dwie firmy. Regularny przewóz osób Ryszard Grzywacz, który zaoferował korzystniejszą cenę, oraz PKS Nowa Białystok. W stosunku do 2023 roku cena biletu miesięcznego ulgowego wzrośnie o około 10 zł. 19 grudnia z rok 17 Gromady Suchowej Krasnowodowy Gród z Korycina odebrałem betlejemskie światło pokoju. To ogień zapalany w grocie Narodzenia Chrystusa Betlejem jest symbolem pokoju, braterstwa i nadziei. Po południu odbyła się wigilia pracowników urzędu gminy oraz jednostek podległych. 20 grudnia odbyłem spotkanie z panem Grzegorzem Bogojło, kierownikiem zespołu opracowującego dokumentację dotyczącą termomodernizacji systemu grzewczego budynków szkoły podstawowej w Korycinie. W spotkaniu uczestniczył również dyrektor szkoły. Podsumowaliśmy wyniki przeprowadzonego audytu pod kątem możliwości aplikowania o dodatkowe środki unijne, o których wspomniałem wcześniej. 21 grudnia wziąłem udział w spotkaniu opłatkowym w Szkole Podstawowej w Korycinie.
22 grudnia wziąłem udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarki i Budżetu oraz Komisji Rewizyjnej. W porozumieniu z powiatem sokólskim zostanie zamontowany próg zwalniający wyspowy na drodze powiatowej ulica Krukowska w Korucinie. Gmina Korucin partycypuje w kosztach zakupu i montażu progu, zaś zarząd powiatu zakupi znaki drogowe i przygotuje projekt stałej organizacji ruchu. Wydałem następujące zarządzenia jako organ wykonawczy w sprawach. Zarządzenie w sprawie zmiany projektu uchwały budżetowej gminy Korucin na 2024 rok. Zarządzenie w sprawie zmiany projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Korucin na 2024-2033. Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy Korucin na 2023 rok. Zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego dla udzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia harmonogramu kontroli zbiorników bezodpływowych i czystości ciekłych oraz przyglądu oczyszczalni ścieków na terenie gminy Korucin 2023-2024 i jako kierownik urzędu w sprawach. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Korucin. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w przedszkolu im. Jana Pawła II w Korucinie. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji gminy ośrodków pomocy społecznej w Korucinie. Opracowano projekty uchwał i inne materiały będące przedmiotem obrad dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, czy ktoś ma pytania, czy sprawozdania ma pytań? Rozumiem, że nie. Dnia 22 grudnia odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju. Proszę pana przewodniczącego o odczytanie opinii. Komisja Gospodarki i Budżetu na posiedzeniu 22 grudnia wykonała analizę uchwał i zaopiniowała je pozytywnie, poza jedną, w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Uchwała zgłoszona przez Komitet Polityczny Inicjatywa Społeczna, 6 głosów przeciw. Także Komisja Gospodarki i Budżetu na posiedzeniu 22 dokonała analizy projektu uchwały budżetowej gminy Korucin na rok 2024 oraz projektu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i zaopiniowała je pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To przechodzimy do punktu 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wysokości diet oraz należności z tytułu wyboru kosztów podróży służbowych dla rady gminy Korucin. Wraz z projektem uchwały otrzymali państwo uzasadnienie, więc bardzo proszę, jeżeli są jakieś pytania, to zapraszam. Ja mam pytanie, bo tu, jak dobrze rozumiem, to kwota bazowa, od której będzie naliczone 20%, chodzi o 1789,42 zł, czyli kwota, o jakiej mówimy, o zwrocie kosztów, to jest 357,88, tak? Tak? Czyli ta sama kwota, jaką radni dostają za sesję, za komisję. Pytanie moje jest takie, ile, bo jeżeli chodzi o Związek Powiatowo-Gminny, który swoje istnienie zawsze 26 września poprzedniego roku. Pytanie, ile do tej pory było takich spotkań i co w ogóle, czy gdzieś są jakieś sprawozdania z działalności tego związku i bo osoby, które zostały tam zgłoszone, i nie mówię tylko o tym związku, rozumiem, że zdawały sobie sprawę, że będą ponosić koszta z tego tytułu. Moim zdaniem praca radnego, a raczej służba, można by było rzec, powinna się wiązać też z pewnymi wyrzeczeniami i nie uważam, że za wszystko musimy mieć rekompensatę. No chyba, że niektórzy przyszli tutaj, żeby pozyskiwać jakieś środki finansowe duże.
Tak, ja może się odniosę też do rzeczy tych finansowych, o których Pani pytała. Jeśli chodzi o ilość posiedzeń powiatowego związku między powiatem a naszą gminą, do tej pory odbyły się z tego co wiem dwa posiedzenia. I ten projekt uchwały, który dzisiaj jest procedowany, służy po to, aby wyrównać istniejącą sytuację, ponieważ w tej chwili nasza gmina należy, właściwie współtworzy dwa związki. Jeden związek to jest Związek Gmin Kumianka-Wieprza, a drugi związek to jest właśnie Związek Powiatowo-Gminny. I mamy w tej chwili dwoistej sytuacji. Tak? Osoby delegowane z Rady Gminy do Związku Gminnego Kumianka-Wieprza mają możliwość otrzymywania zwrotu kosztów, a z kolei osoby radni, którzy są delegowani do Związku Powiatowego Gminnego, nie mają takiej możliwości, ponieważ w uchwale nie ma podstawy do tego, aby im to wypłacić. Więc ten projekt uchwały przedkładany jest Państwu po to, aby ujednolicić istniejącą sytuację. Jeśli chodzi o cel i sprawozdanie z działalności związku, ja może przekażę głos do Pana Wójta, który jest też członkiem, delegatem, więc pewnie powiem więcej. Szanowni Państwo, decyzję o wstąpieniu do tego związku, czy też jego utworzeniu Państwo oczywiście podejmowali. Jego celem jest pozyskanie dodatkowych środków na rozwój gminy Korucin i powiatu sokółskiego. Związek złożył dwa wnioski o środki do tak zwanego Polskiego Ładu. Jeden zakończył się sukcesem, 2 miliony złotych na szpital w Sokółce. Drugi niestety nie, był to wniosek na 8 milionów złotych na dofinansowanie budowy drogi ósemka popiołówka zdrowie. W związku z tym, no cóż, dobre i te 2 miliony złotych, jako że nasi mieszkańcy, no przecież mieszkańcy szpitala i ta kwota wzmocni jego remont, modernizację, więc no, to już jest konkretny efekt funkcjonowania tego związku. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość, jeżeli chodzi o dalszą działalność tego podmiotu. Natomiast wszelkie dokumenty związane z posiedzeniami, sprawozdania czy też protokoły są w chwili starostyku na pewno instytucji, jako że tam zajmuje się biuro. A nasza partycypacja w składki jest czysto symboliczna, gdyż płacimy 30 parę złotych czy coś w tym rodzaju. Rocznie. Własny, to jest jeden groszek mieszkańca. Tak samo wkład własny do tej inwestycji dotyczący pozyskanych 2 milionów złotych na szpital pokryty zostanie z budżetu powiatu sokółskiego. My nie będziemy partycypować finansowo jako gmina Korucin w tym przedsięwzięciu. To już chciałam takie pytanie, bo jeżeli jakby tu chodzi o wyrównanie, ale teoretycznie są jeszcze spotkania Związku Gmin Kumianka-Wieprza? Tak, ten związek funkcjonuje. Jutro mamy zgromadzenie Związku Gmin Kumianka-Wieprza. Nie wygaszamy się w związku ze względu na to, iż być może przed tym związkiem stoją kolejne wyzwania i będziemy mogli go wykorzystać do pozyskania środków na różne cele w przyszłości. Związek funkcjonuje, członkami tego związku są dwie gminy, gmina Korucin i gmina Jan. Bardzo proszę, są jeszcze jakieś pytania? Uchwała nr 43 Rady Gminy Korucin z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr 23/188/2021 Rady Gminy Korucin z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Korucin. Na podstawie stosownych zapisów o samorządzie gminy, stosowne zapisy w dniu urzędowym Rady Gminy Korucin uchwala, co następuje. Paragraf 1. Uchwale nr 23/178/2021 Rady Gminy Korucin z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości diety oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Korucin, punkt 4, paragraf 2, otrzymuje brzmienie.
4 za udział radnego w posiedzeniach Zgromadzenia Związku Gminnego lub posiedzeniach Zgromadzenia Związku Powiatowego Gminnego jako osoby wyznaczonej do reprezentowania gminy Korycin 20% podstawy, o której mowa w paragrafie 1. Rada brała pozostałe postanowienia uchwały, o której mowa w paragrafie 1, pozostają bez zmian. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się budowie gminy. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Żydom Województwa Podlaskiego. Bardzo proszę, przechodzimy do głosowania. Adresat Przerosław. Jestem za. Brylewicz Marek. Za. Burak Jerzy. Za. Pyćko i Pomo. Za. Jakowic Ewa. Za. Jankiewicz Emilio. Przeciw. Kałyszko Janusz. Za. Brus Antoni. Za. Pakuł Antoni. Za. Siemko Grzegorz. Wstrzymuje się. Sitko Zdzisław. Za. Szósta Stanisław nieobecny. Urban Kazimierz. Za. Wasilewska Julina. Za. Gruda Leszek Jan nieobecny. W głosowaniu wzięło udział 13 panów radnych. Głosów za 11, przeciw 1, wstrzymujący się 1. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu następnego. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rzeczowej stawki opłaty z gospodarowania odpadami komunalnymi za rok od domu letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjne wypoczynkowe. Wraz z projektem uchwały otrzymali Państwo uzasadnienie. Bardzo proszę, żeby zadać pytania, to zapraszam. Nie słyszę, więc rozumiem, że nie ma. Czytam projekt uchwały. Uchwała nr 4311/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie ustawienia rzeczowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domu letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-odpoczynkowe. Na podstawie stosownych zapisów o samorządzie gminy oraz stosownych zapisów o utrzymaniu czystości i porządku gminy prawo gminy Korycin uchwala co następuje. Paragraf 1. Ustęp 1. Ustala się rzeczową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domu letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 200 zł za rok. Ustęp 2. Ustala się stawką opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domu letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 400 zł za rok. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Korycin. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Bardzo proszę, przechodzimy do głosowania. Andrzej Sajmiszewosław. Jestem za. Brylewicz Marek. Za. Burak Jerzy. Za. Wiećko i Bruno. Za. Jakowiec Ewa. Za. Jęgiewicz Emilia. Za. Małyszko Janusz. Za. Brus Antoni. Pakuła Antoni. Za. Sienko Grzegorz. Za. Sitko Zdzisław. Za. Szósta Stanisław nieobecny. Urban Kazimierz. Za. Wasilewska Julita. Za. Druga Leszek Jan nieobecny. Pani Antoni, a Pana głos w tej. Za. Za. W głosowaniu wzięło udział 13 pani kandydatów i 13 głosów za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu następnego. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania strategii rozwoju gminy Korycin na 2024-2034. Wraz z projektem uchwały otrzymali Państwo uzasadnienie. Bardzo proszę, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to zapraszam. Słyszę, więc czytam projekt uchwały. Uchwała nr 40.
312/2023 Rady Gminy Korycin z dnia 28 grudnia 2023 roku, zmieniającą uchwałę nr 36/289/2023 Rady Gminy Korycin z dnia 25 lipca 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania strategii rozwoju Gminy Korycin na lata 2024-2034 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii w tym trybu konsultacji. Na podstawie stosownych zapisów o samorządzie gminnym oraz stosownych zapisów o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Rada Gminy Korycin uchwala co następuje. Paragraf 1. Ustala się nową treść załącznika nr 2 do uchwały nr 36/289/2023 Rady Gminy Korycin z dnia 22 lipca 2023 roku. Harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju Gminy Korycin na lata 2024-2034 stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Pozostałe ustalenia uchwały, o których mowa w paragrafie 1, pozostały bez zmian. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się Gminom Gminy Korycin. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Bardzo proszę, przechodzimy do głosowania. Pan Krystewicz Radosław. Jestem za. Brzelewicz Marek. Za. Burak Jerzy. Za. Pićko Iwona. Za. Jakowicewa. Za. Lęgiewicz Emilia. Za. Małyszko Janusz. Za. Brus Antoni. Za. Pakuła Antoni. Za. Sieńko Grzegorz. Za. Sitko Zdzisław. Za. Piszusta Stanisław. Nieobecny. Urban Kazimierz. Za. Wasilewska Julita. Za. Grupę Leszek Jan nieobecny. Głosowanie wzięło w 13 pani i panów radnych, 13 głosów za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu następnego. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium wójta gminy Korycin dla uczniów szkoły podstawowej imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego za wysokie wyniki w nauce, wysokie osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej. Uchwała została zgłoszona przez Korycińską Inicjatywę Społeczną. Wraz z projektem uchwały otrzymali Państwo uzasadnienie. Bardzo proszę, jeśli są jakieś pytania, to zapraszam. Nie słyszę, więc czytam projekt uchwały. Uchwała nr 40/313/2023 Rady Gminy Korycin z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium wójta gminy Korycin dla uczniów szkoły podstawowej imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego za wysokie wyniki, wysokie osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej. Na podstawie stosownych zapisów o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty stosowne zapisy Rady Gminy Korycin uchwala co następuje. Paragraf 1 ustęp 1. Uchwala się regulamin przyznawania stypendium wójta gminy Korycin dla uczniów szkoły podstawowej imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego za wysokie wyniki w nauce, wysokie osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej. Ustęp 2. Regulamin stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Określa się wzór wniosku o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia artystyczne stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały oraz wzór informacji o przyznaniu stypendium stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Korycin. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Bardzo proszę, przechodzimy do głosowania. Andrzej Sejusz Radosław. Za. Brylewicz Marek. Za. Burak Jerzy. Za. Pićko Iwona. Za. Jakowiec Ewa. Za. Lęgiewicz Emilia. Za. Małyszko Janusz. Za. Brus Antoni. Za. Akuła Antoni. Za. Sieńko Grzegorz. Za. Sitko Zdzisław. Za. Szósta Stanisław nieobecny. Urban Kazimierz. Za. Wasilewska Julita. Za. Rubel Leszek Jan nieobecny. W głosowaniu wzięło udział 13 pań i panów radnych, 13 głosów za. Przechodzimy do punktu następnego. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Uchwała zgłoszona przez Komitet Korycińska Inicjatywa Społeczna.
Wraz z projektem uchwały otrzymali Państwo uzasadnienie. Bardzo proszę, jeżeli są jakieś pytania, to zapraszam. Przystępujemy do głosowania nad uchwałą nr 40/314/2023 Rady Gminy Korycin z dnia 28 grudnia 2023 roku. Przełożę przed głosowaniem, przeczytam treść uchwały, przepraszam. W sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty. Na podstawie stosownych zapisów ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi większą liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz ustalonej stawki tej opłaty. Paragraf drugi, ustęp pierwszy. W przypadku nieruchomości, na której zamieszkuje od 1 do 5 mieszkańców, punkt pierwszy, ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 26 zł miesięcznie od 1 mieszkańca. Punkt drugi. W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się podwyższoną miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 78 zł miesięcznie od 1 mieszkańca. Ustęp drugi. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkuje 6 mieszkańców i więcej, punkt pierwszy, ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 24 zł miesięcznie od 1 mieszkańca. Punkt drugi. W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się podwyższoną miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 72 zł miesięcznie od 1 mieszkańca. Ustęp trzeci. Zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, o których mowa w ustępie pierwszym i drugim, kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym w wysokości 7 zł miesięcznie od 1 mieszkańca. Paragraf trzeci. Postanawia się o pokryciu części kosztów zagospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikających z różnicy powstałej między dochodami pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się gminy. Paragraf piąty. Traci moc uchwała nr 31/247/2022 Rady Gminy Korycin z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Paragraf szósty. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Pan poseł Czerwosław. Jestem przeciw. Grzelewicz Marek. Przeciw. Burak Jerzy. Kwiećko Iwona wstrzymuje się. Jakowiec Ewa. Przeciw. Węgiewicz Elwio. Za. Małyszko Janusz. Przeciw. Rus Antoni. Wstrzymuje się. Paku Antoni. Wstrzymuje się. Sieńko Grzegorz. Za. Sitko Zdzisław. Wstrzymuje się. Szubza Stanisław nieobecny. Urban Kazimierz. Przeciw. Wasilewska Julita. Przeciw. Wróbel Leszynia nieobecny.
głosowaniu wzięło udział 13 pań i panów radnych. Głos za było 2, przeciw było 7, wstrzymujących się 4. Uchwała została odrzucona. Przechodzimy do punktu następnego. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Teraz projekt uchwały. Otrzymamy Państwo uzasadnienie. Bardzo proszę, jeżeli są pytania. Jeśli nie mam pytań, czytam proponowany tekst uchwały. Uchwała nr 40/315/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Na podstawie stosownych zapisów ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi roczny liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty. Paragraf drugi, ustęp pierwszy. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkuje od 1 do 5 mieszkańców, punkt pierwszy, ustala się stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 31 zł miesięcznie od 1 mieszkańca. Punkt drugi. W przypadku, gdy opłaty komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się podwyższoną miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 93 zł miesięcznie od 1 mieszkańca. Ustęp drugi. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkuje 6 mieszkańców i więcej, punkt pierwszy. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 29 zł miesięcznie od 1 mieszkańca. Punkt drugi. W przypadku, gdy opłaty komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się podwyższoną miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 87 zł miesięcznie od 1 mieszkańca. Ustęp trzeci. Zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, o których mowa w ustępie pierwszym i drugim, kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym w wysokości 5 zł miesięcznie od 1 mieszkańca. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf czwarty. Traci moc uchwała nr 31/247/2022 Rady Gminy Korycin z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty odpowiednio zapisy w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Paragraf 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2024 roku. Dziękuję. Bardzo proszę, przechodzimy do głosowania. Andrzej Sawicz-Siadowsko. Jestem za. Grzelewicz Marek. Za. Burak Jerzy. Za. Jędźko Iwona. Za. Jakowiec Ewa. Za. Daniewicz Emilia. Kierując się dobrym mieszkańców. Za. Małuszko Janusz. Za. Wóz Antoni. Jestem za. Pakuł Antoni. Za. Sieńko Grzegorz. Za. Sitko Zdzisław. Za. Szulca Stanisław. Nieobecny. Urban Kazimierz. Za. Wasilewska Jelita? Za. Duda Leszek, ja nieobecny. W głosowaniu wzięło udział 13 panów panów radnych, 13 głosów za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu następnego. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2024 rok. Wraz z projektem uchwały dostali Państwo załącznik do uchwały. Czy wymaga on odczytania? Będę rozumiem, że się zapoznał. Też jest uzasadnienie, więc. Czy są jakieś pytania? Nie. Czytam projekt uchwały. Uchwała nr 40/315 2023 Rady Gminy Korycin z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2024 rok. Na podstawie stosownych zapisów o samorządzie gminnym Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje. Paragraf 1.
uchwala się plan pracy Rady Gminy Korycin na 2024 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę, przechodzimy do głosowania. Adresariusz Radosław. Za. Wylewicz Marek. Za. Burak Jerzy. Za. Pińczko Iwona. Za. Jakowiec Ewa. Za. Lemiewicz Emilia. Za. Małyszko Janusz. Za. Brus Antoni. Za. Papuł Antoni. Za. Sienko Grzegorz. Za. Sitko Zdzisław. Za. Szumza Stanisław. Nieobecny. Urban Kazimierz. Za. Wasilewska Julita. Za. Rubel Leszek, ja nieobecny. W głosowaniu wzięło 13 pani, 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 13 głosów za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego projektu. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok. Też wraz z projektem uchwały otrzymali Państwo uzasadnienie. W załączniku jest plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok. Czy wymaga to odczytania? Dobrze, więc czytam projekt uchwały. Chyba, że są jakieś pytania lub zastrzeżenia? Też nie słyszę. Uchwała nr 40/317/2023 Rady Gminy Korycin z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok. Na podstawie stosownych zapisów o samorządzie gminnym Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje. Paragraf 1. Uchwala się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Bardzo proszę, przechodzimy do głosowania. Adresariusz Radosław. Za. Brylewicz Marek. Za. Burak Jerzy. Za. Pieczko Iwona. Za. Jakowiec Ewa. Za. Lemiewicz Emilia. Za. Małyszko Janusz. Za. Brus Antoni. Za. Pakuł Antoni. Za. Sienko Grzegorz. Za. Sitko Zdzisław. Za. Szumza Stanisław. Nieobecny. Urban Kazimierz. Za. Wasilewska Julita. Za. Wróbel Leszek Jan. Nieobecny. W głosowaniu wzięło udział 13 pani, 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 13 głosów za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu następnego. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu na 2024 rok. I tutaj tak samo wraz z projektem uchwały otrzymali Państwo uzasadnienie. W załączniku do uchwały jest plan pracy Komisji Gospodarki i Budżetu na 2024 rok. Bardzo proszę, czy ktoś ma jakieś pytania? Nie słyszę, więc czytam projekt uchwały. Uchwała nr 40/318/2023 Rady Gminy Korycin z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu na 2024 rok. Na podstawie stosownych zapisów o samorządzie gminy Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje. Paragraf 1. Uchwala się plan pracy Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Gminy Korycin na 2024 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Bardzo proszę, przechodzimy do głosowania. Andrysewicz Radosław. Za. Brylewicz Marek. Za. Burak Jerzy. Za. Pieczko Iwona. Za. Jakowiec Ewa. Za. Lemiewicz Emilia. Za. Małyszko Janusz. Za. Brus Antoni. Za. Pakuła Antoni. Za. Sienko Grzegorz. Za. Sitko Zdzisław. Za. Szumza Stanisław. Nieobecny. Urban Kazimierz. Za. Wasilewska Julita. Za. Wróbel Leszek Jan. Nieobecny. W głosowaniu wzięło udział 13 pani, 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 13 głosów za. Przechodzimy do punktu następnego. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2024 rok. Wraz z projektem uchwały otrzymali Państwo uzasadnienie i w załączniku planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2024 rok. Bardzo proszę, czy są jakieś pytania? Czytam projekt uchwały. Uchwała nr 40/319/2023 Rady Gminy Korycin z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia planu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2024 rok. Na podstawie stosownych zapisów o samorządzie gminnym Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje. Paragraf 1. Uchwala się plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Korycin na 2024
2024 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę, przechodzimy do głosowania. Andrzej Sejm-Szadosław. Za. Dylewicz Marek. Za. Burak Jerzy. Za. Wieczko Iwona. Za. Jakowicela. Za. Lęgiewicz Emilia. Za. Małyszko Janusz. Za. Brus Antoni. Za. Pakuła Antoni. Za. Sieńko Grzegorz. Za. Sitko Zdzisław. Za. Szulca Stanisław. Nieobecny. Urban Kazimierz. Za. Wasilewska Julita. Za. Grupę Leszek Jan nieobecny. W głosowaniu wzięło udział 13 pań i panów radnych, 13 głosów za. Przechodzimy do punktu następnego, 15. Projekt uchwały w sprawie innego sposobu dokonywania wykonania obowiązków w zakresie pozbywania się zadanych na terenie nieruchomości czystości ciekły. Tu Państwo dostali też uzasadnienie, może to nie będzie słowo wyjaśnienia. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, myślę, że pójdziemy maksymalnie na rękę naszym mieszkańcom. Na samym oczywiście. Do tej pory wymagane było podpisanie umowy z wodociągami podlaskimi. W tej uchwale dajemy możliwość dokumentowania sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych poprzez rachunki, faktury VAT, paragony lub dowody zapłaty wystawione przez firmę, która posiada zezwolenie na tą działalność na terenie Gminy. A są takie firmy na gminie Korycin? Tak, ale na stronie. Ale można stosunkowo woli kogoś wyjąć czy zrezygnować. No właśnie, posłuchaj, że nie. Zezwolenie ma, aczkolwiek po telefonach, które mieszkańcy wykonują do firmy, która jest też udana. Nie ma zgody wójta chyba. Słucham? Nie ma zgody wójta, te firmy chyba nie mają. Osa? Pan Łabanowski. Łabanowicz. To skąd to jest? Z fast. Drodzy Państwo, ile pamiętam, wpis na stronie gminy Korycin, dwie firmy były wyznaczone do podpisywania umów. Ta uchwała, którą zamierzamy przegłosować, proszę Panie Wójcie mnie poprawić, ale rozumiem, że ma na celu uniknięcie podpisywania umów z jakąkolwiek firmą, natomiast czy wiezie w nieczystości firma Wodociągi Podlaskie, spółka z o.o., czy ten pan drugi, który ma, jak rozumiem, akredytację urzędu gminy, może wystawić rachunek, który zostanie uznany później przy ewentualnej kontroli. Tak to powinno działać. Ale gminy. To się mija. Może to być firma z innej gminy? No właśnie. Nie, to musi, nie, musi być firma, która jest zarejestrowana na terenie Korycin, posiada nasze zezwolenie, ale takie zezwolenie mogą się zbiegać inne firmy. Na ten moment, z tego co pamiętam, to są dwie, czyli Wodociągi Podlaskie i firma prywatna. Taką informację zresztą prześlemy SMS-em, czy też w innej formule do naszych mieszkańców. Jako, że radykalnie zmienia się tutaj ta metodologia, do tej pory prywatnie podpisane firmy wiązało się z szeregiem różnych problemów. W tym momencie wystarczy udokumentowanie wywozu poprzez te formy, o których wcześniej wspomniałem, które są wymienione w uchwale. Faktura, bądź też inna forma poświadczenia zapłaty za wywóz nieczystości ciepła. Jest to zdecydowane ułatwienie mieszkańcom. No tak. Jedno pytanie. Bo na przykład nie każdy potrzebuje gospodarstwu grozić nieczystości, prawda? Bo na przykład jest tam jedna osoba, a ma te przydomowe oczyszczalnie, to ona nie potrzebuje tak często, prawda? Często nie, ale sami jakoś tam się. Jak często powinna wywozić? Z oczyszczalnie. Nie ma takiego określenia jak często. To co Pani w zależności od zużycia. Dotyczy każdego gospodarstwa domowego. Jest różne, jest.
osadnik trzeba wywieźć raz na dwa lata z oczyszczalni przydomowej. Taka częstotliwość obowiązuje. Możemy wyjaśnić, co nie raz na dwa lata z osadnika, jeżeli chodzi o oczyszczalnię przydomową. Natomiast szampon, no wiadomo, wymaga ciągłej troski, o to, żeby się nie przydało. A firma, która by chciała jakby dostać rekomendacje gminy, co musi spełnić? Czy tylko wniosek jakiś złożyć do urzędu, czy jakiś, nie wiem, abonament zapłacić za to, że może tutaj z tego terenu odbierać? Wyjaśnimy to na następnej sesji. Ale to jest tylko kwestia spisania do rejestru u nas. Oczywiście do działalności regulowanej. I musi spełnić wszystkie wymagania, które dotyczą działalności regulowanej. U nas na PIP-ie jest taka zakładka, można się zapoznać. Jeśli ktoś podpisał już umowę, na przykład z rozciągami, to nie jest zobowiązany do zlecenia tej firmie wywozu? No, umowa jest z tą firmą, natomiast jeżeli znajdzie właściciel nieruchomości innego odbiorcy, który będzie zarejestrowany na terenie gminy i będzie oferował korzystniejszą cenę, bo to sprawą oczywistą jest, że może skorzystać z tej innej usługi. Chyba, że w umowie ma wyłączność. To jest jedna wyłączność, umowę tam nic nie jest opisane. A czy rolnik watowiec może zarejestrować się w gminie i może tę działalność prowadzić? Kto? Jeszcze raz. Rolnik watowiec. Jeśli spełnia warunki jako osoba prowadząca działalność gospodarczą. Jeden z argumentów dania mieszkańcom wolnej ręki w wyborze odbiorcy tych ścieków ciepłych. Rozumiem, że już nie ma pytań. Poproszę o przyjęcie uchwały. Uchwała nr 40/320/2023 Rady Gminy Korycin z dnia 28/2023 roku w sprawie innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązków w zakresie pozbywania się zawartych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych. Na podstawie stosownych zapisów ustawy o samorządzie gminy oraz ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się inny niż określony w artykule 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Stosowne zapisy w dzienniku urzędowym. Sposób udokumentowania wykonania obowiązków w zakresie pozbywania się zawartych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych. Paragraf 2 ust. 1. Określa się, że właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Korycin są obowiązani dokumentować wykonanie obowiązków w zakresie pozbywania się z nieruchomości nieczystości ciekłych poprzez okazywanie rachunków, faktur VAT, paragonów lub dowodów zapłaty wystawionych każdorazowo po wykonaniu usługi przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie wójta gminy Korycin na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników i transportu nieczystości ciekłych. Ustęp 2. Dokumenty, o których mowa w ustępie 1, powinny zawierać co najmniej następujące dane: nazwę sprzedawcy i nazwę nabywcy oraz ich adresy, datę, ilość odebranych nieczystości ciekłych w metrach sześciennych oraz kwotę zabiegu z tych nieczystości. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Andrzej Radosław. Jestem za. Hilariusz Marek. Za. Burak Pierzy. Za. Jóźko Iwona. Za. Jakowiec Sabal. Za. Legiewicz Emilia. Za. Wołyszko Janusz. Za. Brus Antoni. Za. Pakuła Antoni. Za. Sieńko Grzegorz. Za. Sitko Zdzisław. Za. Szukzda Stanisław. Nieobecny. Urban Kazimierz. Za. Paśleska Jolita. Za. Lubę Leszek Jarny obecny. Głosowanie wzięło udział 13 pani kandydatów, 13 głosów. Dziękuję bardzo. Ogłaszam teraz 10 minut przerwy.
to szpetki. Thank you.
Tak? A tak było sztuki od tego Beczkowego? Czy od Narodowego Pobrania? No było 500 zł. Nie, to nie w tej, to już mi ileś tam w sesji ten głosowa. Tu nie ma nic. To się jeszcze zobaczy. Jeszcze wiele mi się wszystko osiągnął. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
wydatki budżetu gminy, wpisane w paragrafie drugim uchwały wynoszą 33 619 951 zł 35 groszy, z tego bieżące w wysokości 18 515 466 zł 12 groszy, majątkowe w wysokości 15 104 485 zł 23 groszy. Paragraf drugi. Objaśnienia do zmian w budżecie gminy Korycin na 2023 rok stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, przechodzimy do głosowania. Pan burmistrz Dobrosław. Jestem za. Wylewicz Marek. Za. Burak Jerzy. Za. Ludzko Iwona. Za. Jakowiec Ewa. Za. Lędziewicz Emilia. Za. Małyszko Janusz. Za. Brus Antoni. Jestem za. Pakuła Antoni. Za. Sieńko Grzegorz. Za. Sitko Zdzisław. Za. Szubza Stanisław. Nieobecny. Urban Kazimierz. Za. Wasilewska Julita. Za. Gruber Leszek Jan nieobecny. W głosowaniu wzięło udział 13 pań i panów radnych, 13 głosów za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu następnego. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Korycin na lata 2023-2033. Bardzo proszę, czy pan skarbnik tu? Szanowni Państwo, tradycyjnie ta uchwała w swojej treści powinna być zgodna z poprzednią, czyli w sprawie zmian w budżecie, więc zaproponowane zmiany tutaj uchwały dotyczą tylko i wyłącznie uchronienia wartości dotyczących roku 2023, po to, żeby to zgodność zachować. Dziękuję bardzo. To są jakieś pytania? Proszę o odczytanie projektu uchwały. Uchwała nr 40 przez 322 przez 2023 Rady Gminy Korycin z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Korycin lata 2023-2033. Na podstawie stosowanych zapisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Rada Gminy Korycin postanawia. Paragraf pierwszy. Uchwalić wieloletnią prognozę finansową gminy Korycin na lata 2023-2033 wraz z prognozą kwoty długów i spłat zobowiązań na lata 2023-2033 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Paragraf drugi. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2025 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Paragraf trzeci ustęp pierwszy. Upoważnić wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do uchwały. Ustęp drugi. Upoważnić wójta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w paragrafie trzecim ustęp pierwszy uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia objęte załącznikiem nr 2 do uchwały. Paragraf czwarty ustęp pierwszy. Upoważnić wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwoty wartości na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, które mowa o artykule 5 ustęp 1 punkt 3 w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do wykonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w artykule 38 ustęp 1 punkt 1 ustawy o zasadach realizacji programu. Ustęp drugi. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnić wójta do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy w wyniku budżetu tej jednostki. Paragraf 5. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3 do uchwały. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Gminy Korycin nr 38 przez 302 2023 Rady Gminy Korycin z dnia 30 października 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Korycin na lata 2023-2033.
paragraf 8, uchwała o życiu z dniem 28 grudnia 2023 roku. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Andrzej Sawicz-Losław. Za. Bogdan Czmarek. Za. Burak Jerzy. Za. Ludźko Iwona Zaja, Kobiecewa. Za. Lękiewicz Emilia. Za. Małyszko Janusz. Za. Brus Antoni. Za. Paku Antoni. Za. Siejko Grzegorz. Za. Sitko Zdzisław. Za. Szulca Stanisław nieobecny. Urban Kazimierz. Za. Wasilewska Julita. Za. Grupę Leszek Jan nieobecny. W głosowaniu wzięło udział 13 pani panów rady, 13 głosów za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu następnego. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Korycin na 2024 rok. Wraz z projektem uchwały otrzymali państwo opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, która opiniuje pozytywnie projekt uchwały na 2024 rok. Czy wymaga ta opinia odczytania? Nie. Tu przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu odczytał też opinię z posiedzenia komisji, w której radni zaopiniowali pozytywnie 6 głosami projekt tej uchwały budżetowej. Więc teraz poprosimy pana skarbnika o zdecydowanie tego projektu. Szanowni państwo, projekt budżetu omawiany był na ostatnim posiedzeniu Komisji Gospodarki i Budżetu. Też wraz na tym posiedzeniu także był obecni nasi radni z Komisji Rewizyjnej. I także to było omawiane i dyskutowali nad zapisami, nad różnymi rodzajami tematów, które nas czekają w 2024 roku. Ja może się skupię na ogólnych kwotach, które wynikają z naszej z projektu uchwały budżetowej na przyszły rok, a jak będą jakieś pytania, to wtedy się odniosę. Projekt budżetu na 2024 rok to plan dochodów, wydatków, limity wydatków na zadania inwestycyjne, rezerwy, które tworzymy w budżecie, kwoty dotacji, które przewidujemy do udzielenia z budżetu gminy Korycin w przyszłym roku, a także limity zobowiązań oraz upoważnienia, które Rada Gminy udziela dla wójta po to, aby wykonywanie budżetu było płynne i sprawne. Jeśli chodzi o plan dochodów, szanowni państwo, dochody, planowane dochody budżetu gminy na przyszły rok to kwota 32 536 583 zł i 61 groszy. Z tego dochody bieżące zaplanowane na przyszły rok to kwota 16 359 393 zł. A dochody majątkowe to kwota 16 197 190 zł i 61 groszy. Jeśli chodzi o wydatki budżetu, zamykają się one kwotą 33 475 432 zł i 71 groszy. Z tego wydatki bieżące to kwota 16 092 901 zł. I 21 groszy, a wydatki majątkowe to kwota 17 382 531 zł i 50 groszy. Jeśli zestawimy ze sobą planowane dochody i planowane wydatki, to wyjdzie nam, iż różnica pomiędzy wydatkami a dochodami jest i minus, czyli planowane wydatki przekraczają planowane dochody budżetu i przekraczają w wysokości 918 849 zł i 10 groszy. I ta kwota stanowi planowany deficyt budżetu na przyszły rok. I ten deficyt zgodnie z zapisami dzisiejszej procedowanej uchwały zamierzamy pokrywać, pokryć tak zwanymi wolnymi środkami, które wyjdą nam na koniec roku z rozliczenia budżetu roku 2023. I w tej pozycji wolne środki mamy dwa rodzaje tychże środków. Jeden rodzaj to są pieniądze, które są tak zwane
znaczone, a więc kwota 135 331 zł i 31 groszy. Są to środki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu. I tutaj na tą kwotę z kolei składają się kolejne kwoty, a więc jedna kwota to jest, to są pieniądze, które wygenerował system gospodarki odpadami. To też było już omawiane na poprzednich komisjach. Wstępne szacunki pokazują, iż za 2023 rok system gospodarki odpadami w naszej gminie zamknie się nadwyżką w wysokości około 100 tysięcy złotych. Te pieniądze, jak już to było wielokrotnie podkreślane, są pieniędzmi, które mogą tylko i wyłącznie zostać przeznaczone na sfinansowanie kosztów funkcjonowania tego systemu, jako że w tym roku nie zostały przeznaczone, przejdą na przyszły rok i będą mogły być wykorzystane na działalność tego systemu. Oraz pozostała kwota około 32 tysięcy to są pieniądze, które przechodzą też z 2023 roku, a dotyczą dochodów gminy, które gmina pozyskuje z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Te pieniądze są też znaczone, można je wydać tylko i wyłącznie na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej i zwalczania narkomanii. Wiemy, iż w tym roku całości kwoty z tego tytułu nie wydamy, więc one przejdą na przyszły rok i będą mogły też zostać przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu, ale na wydatki związane z tymi celami. Pozostała kwota 783 517 zł i 79 groszy. To są wolne środki, które można przeznaczyć na konkretny cel, oczywiście zgodne z prawem, z ustawami. One też wynikają z tego, iż te pieniądze przejdą i zostaną wydane w 2023 roku i mogą być angażowane na rok przyszły. W przyszłym roku, Szanowni Państwo, czekają nas też rozchody. Rozchody z tytułu spłat kredytu, który był zaciągnięty w latach wcześniejszych oraz wykup jednej serii emisji obligacji. I tak kwota 445 073 zł to są raty kredytów, które czekają nas w czwartym roku przyszłym, a 100 tysięcy złotych to jest kwota wykupu jednej serii emisji obligacji, które gmina wyemitowała po to, żeby sfinansować w poprzednich latach swoje potrzeby inwestycyjne w zakresie wkładów własnych w te inwestycje. Jeśli chodzi o plan dotacji, Szanowni Państwo, bo taki też plan jest załącznikiem do uchwały budżetowej. Tutaj mamy w tym załączniku dotacji, którą przewidujemy do udzielenia z naszego budżetu w przyszłym roku. Trzy rodzaje dotacji. Pierwsza dotacja, która się pojawia w budżecie gminy, w projekcie budżetu, jest w budżecie gminy za roku, a więc dotacja podatkowa dla naszej instytucji kultury, którą jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie. Tutaj planowana kwota dotacji z tego tytułu to 927 tysięcy złotych. Oraz dwie inne. Jedna dotacja, jest to dotacja, którą planujemy przekazać dla parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem znalezienia i podwyższenia Krzyża Świętego w Korycinie. 1 200 000 zł. Tak jak wcześniej już Pan Wójt informował, gmina Korycin pozyskała dofinansowanie do remontu zabytków na terenie naszej gminy w kwocie 1 185 000 zł. Więc z 5% wkładem własnym w tą inwestycję, przepraszam, z 2% wkładem własnym chcemy te pieniądze przekazać dla parafii po to, żeby ksiądz proboszcz mógł wyremontować dzwonnicę przy kościele w Korycinie, a jeśli zostanie mu jeszcze środków, to także ma potrzeby przy samym budynku kościoła, przy naszej świątyni w zakresie remontu dachów, remontu rynowania i takie pieniądze z budżetu gminy na ten cel chcemy w przyszłym roku wydać. Kolejny rodzaj dotacji, która jest zaplanowana do udzielania z naszego budżetu, to jest kwota 15 000 zł.
Nie jest tutaj w załączniku enumeratywnie wskazana ta kwota, do kogo ma trafić, ponieważ tak jak Państwo wiecie, na ubiegłej sesji podejmowaliście uchwałę w sprawie przyjęcia programu dotyczącego współpracy z organizacjami pozarządowymi. I tam w tym programie zostały zapisane środki na realizację tego programu. I w związku z tym jest to wykonanie tejże uchwały i tego programu i tutaj te środki są zabezpieczane w wysokości takiej, jak jest to zapisane w programie, a że nie mamy jeszcze w tym momencie wskazanego, który może tą dotację otrzymać, jest to zapisane ogólnie jako zadanie publiczne, które może być zlecone do realizacji na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 15 tysięcy złotych. Jeśli chodzi, Szanowni Państwo, o wydatki, to tak jak co roku w budżecie naszej gminy znalazły się oprócz wydatków bieżących także wydatki majątkowe. W przyszłym roku ponad 17 milionów złotych to są wydatki majątkowe i bardzo łatwo zauważyć, iż wydatków majątkowych zaplanowanych na przyszły rok mamy więcej niż wydatków bieżących, bo wydatków bieżących mamy około 16 milionów tysięcy złotych, a wydatki majątkowe przekraczają kwotę 17 milionów 380 tysięcy złotych. Co nas czeka w przyszłym roku, jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne? Przede wszystkim wydatki związane z modernizacją oczyszczalni ścieków i rozbudową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Chrocinie. Tutaj już o tym też wielokrotnie była mowa na poprzednich sesjach i też komisjach. Gmina Chrocin otrzymała dofinansowanie z programu rozwoju obszarów wiejskich w kwocie 5 milionów złotych na sprawy związane z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chrocinie. A dodatkowo punktowane w tym konkursie były również zadania wodociągowo-kanalizacyjne, dlatego też do tego projektu dobudowane została również rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ulicy Krukowskiej w Chrocinie. Suma wydatków z tego tytułu to jest, Szanowni Państwo, prawie 7 milionów złotych, z czego, tak jak mówiłem, 5 milionów złotych to pieniądze, które wpłyną do nas w postaci dotacji z budżetu, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W przyszłym roku czekają także naszą gminę wydatki na sporządzenie dokumentacji kosztorysowo-projektowej dotyczącej także też innych pomysłów co dotyczących rozbudowy sieci. Jedna dokumentacja, która będzie sporządzona, oczywiście jeśli projekt budżetu w tej wersji zostanie zaakceptowany, dotyczy rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicy Knyszyńskiej, a drugi projekt na ulicy Szkolnej. Chcielibyśmy również w przyszłym roku wykonać dokumentację projektowo-kosztorysową na dwie drogi gminne na terenie naszej gminy. Jedna droga dotyczy drogi w miejscowości Rykaczewo. Tutaj zabezpieczamy pieniądze o wartości 25 tysięcy złotych na potrzeby zakupu tejże dokumentacji. A także kolejna rzecz, która tak naprawdę nie została zrealizowana w 2023, a przechodzi do realizacji na 2024. Mówię tutaj o przebudowie drogi Ostra Góra Łomy. W budżecie 2023 roku, jak Państwo pamiętacie, mieliśmy zabezpieczone środki i na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i na także wykup gruntów, które były przeznaczone pod poszerzenie tej drogi. Jako że właściciel gruntów, które chcieliśmy wykupić, nie ma uregulowanych właściwych tutaj dokumentów, żeby można było tą drogę kupić bez obciążeń hipotecznych, nie wykonaliśmy tejże inwestycji, nie wydaliśmy tych pieniędzy,
ale planujemy zrobić to w przyszłym roku po to, żeby mieć możliwość aplikować o kolejne pieniądze, jeśli takowe się pojawią i mieć możliwość zbudowania kolejnej drogi na terenie naszej gminy. Kolejne zadanie inwestycyjne, które czeka nas w przyszłym roku, to zadanie inwestycyjne dotyczące o nazwie przystosowania przestrzeni Parku Kulturowego Korycin Leszczyzna do potrzeb turystyki. Tutaj w tym przypadku otrzymaliśmy dofinansowanie z Polskiego Ładu na kwotę 499 tysięcy złotych przy 51-tysięcznym wkładzie własnym i te pieniądze zostaną podawane są do wydatkowania właśnie po to, aby tutaj uatrakcyjnić jeszcze bardziej Park Kulturowy Korycin i Leszczyzna, a dotyczyć to będzie przebudowy istniejącej wiaty na terenie Parku w Leszczyźnie. Kolejny projekt, o którym tutaj już Paweł w swoim wystąpieniu też wspominał, a więc projekt dotyczący szkoły. W ramach konkursu, który był ogłoszony ze środków Polskiego Ładu, otrzymaliśmy dofinansowanie do inwestycji, którą nazwaliśmy modernizacja systemu ogrzewania z dostawą instalacji fotowoltaicznej do budynku szkoły podstawowej w Korycinie wraz z zagospodarowaniem terenów sportowych przy szkole. Otrzymaliśmy na ten cel promesy w wysokości 7 milionów 880 tysięcy złotych i chcielibyśmy ten projekt, tak jak Pan Wójt wspominał, rozbudować o kolejne pieniądze, które aplikujemy w chwili obecnej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego po to, aby pieniądze, które mamy zapisane w tak zwanym Polskim Ładzie, spożytkować jako wkład własny w inwestycje związaną z aplikowaniem środków RPO dotyczących tego projektu, o którym Pan Wójt wcześniej powiedział, a więc chcielibyśmy przeprowadzić w szkole głęboką termomodernizację budynku, łącznie z wymianą źródeł ciepła, łącznie z wymianą oświetlenia i z modernizacją istniejącej wentylacji. I to, co jeszcze zostanie z pieniędzy Polskiego Ładu, przeznaczyć na zagospodarowanie terenów sportowych przy szkole. Tutaj chcielibyśmy zrobić na terenie istniejącego boiska, boisko ze sztuczną nawierzchnią, jako że jest ono bardziej funkcjonalne i łatwiejsze do utrzymania w działalności szkoły. Jeśli chodzi o kolejne zadanie inwestycyjne w przyszłym roku, to mamy tutaj zapisaną kwotę 519 764 zł i te wydatki dotyczyć mają wydatków związanych z utworzeniem klubu dziecięcego w Korycinie. Na ten cel otrzymaliśmy już umowę na dofinansowanie środkami pochodzącymi z Krajowego Planu Odbudowy i zostaną one przeznaczone na utworzenie klubu dziecięcego w budynku przy szkolach w Korycinie w związku z potrzebami wynikającymi ze zgłoszeń naszych mieszkańców i tak naprawdę ze zmiany stylu życia naszych mieszkańców, którzy bardzo wcześnie podejmują pracę no i taki obiekt byłby dla nas tutaj potrzebny. I tak naprawdę, Szanowni Państwo, to o oczyszczalni już powiedziałem, to wszystkie zadania inwestycyjne, które mamy zaplanowane w budżecie na przyszły rok. Już wiemy w tej chwili, iż otrzymaliśmy pieniądze na projekt dotyczący modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie naszej gminy. I tutaj też pewnie przy najbliższej okazji będziemy proponować zmianę w budżecie na przyszły rok na ten cel, ponieważ bez odpowiednich zapisów w uchwale budżetowej nie moglibyśmy tego zadania realizować. No i też najprawdopodobniej na najbliższej sesji będziemy proponować podjęcie Państwu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2024 dotyczący właśnie projektu, który dzisiaj będziemy składać do Marszałka, dotyczący właśnie rozszerzenia zamierzeń inwestycyjnych na terenie szkoły
ośrodki, o które dzisiaj będziemy aplikować, miejmy nadzieję, że z pozytywnym skutkiem, bo wtedy, tak jak tutaj zostało powiedziane, naprawdę wykonana zostanie bardzo porządna modernizacja budynku, co wpłynie na zmniejszone koszty eksploatacji tego budynku, a także na poprawę warunków kształcenia naszych dzieciaków. Tak naprawdę, Szanowni Państwo, z grubsza to tyle, jeśli chodzi o projekt budżetu na przyszły rok, na 2024. Jeśli są jakieś pytania, to zapraszam do dyskusji i jestem do dyspozycji. Tak, ja mam pytanie, to jeżeli chodzi o plan wydatków w pozycji 750, administracja publiczna, pozycja 4010, wynagrodzenia osobowe pracowników. Dotyczy to pracowników gminy, czy jeszcze poza gminę to wychodzi? Tutaj zmodowane są wynagrodzenia na pracowników gminy, ale na pracowników gminy zarówno tych urzędniczych, na stanowiskach pracujących urzędniczych, ale również na pracowników gospodarczych. Pytanie w pozycji 854, edukacja, edukacyjna opieka wychowawcza, jest tam zapis pod pozycją 3240, stypendia dla uczniów, czy to dotyczy stypendiów socjalnych? Tak, te pieniądze to są pieniądze, które zabezpieczamy na potrzeby stypendiów socjalnych, które są wypłacane i opracowywane przez nasz Ośrodek Pomocy Społecznej. I jeszcze 926, kultura fizyczna, 205 tysięcy. Te 205 tysięcy to jest kwota dotacji, którą przekazujemy dla naszej Instytucji Kultury, czyli dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, która jest przeznaczona na działalność sportową, bo dotacja w łącznej kwocie, tak jak mówiłem, 970 tysięcy na trzy kwoty tak naprawdę, na dotację dla Instytucji Kultury, taką ogólną, plus jeszcze dotacje na działalność sportową oraz na dotacje na działalność biblioteki. Bardzo proszę, czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Nie słyszę, proszę o czytanie projektu uchwały. Uchwała nr 40 przez 323 przez 2023 Rady Gminy Korycin z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2024 rok. Na podstawie stosownych zapisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Dochody budżetu w wysokości 32 556 583 złote 61 groszy. Z tego bieżące w wysokości 16 359 393 złote. Majątkowe w wysokości 16 197 190 złote 61 groszy. Zgodnie z załącznikiem nr 1. Paragraf drugi. Wydatki budżetu w wysokości 33 475 432 złote 71 groszy. Z tego bieżące w wysokości 16 092 901 złote 21 groszy. Majątkowe w wysokości 17 382 531 złote 50 groszy. Zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf nr 3. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 150 tysięcy złotych, celową w wysokości 50 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. Paragraf 4.
limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3. Paragraf 5. Deficyt budżetu w wysokości 918 849,10 zł, który zostanie pokryty środkami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 783 517,79 zł. Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków unii finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 135 331,31 zł. Paragraf 6. Łączną kwotę przychodu budżetu w wysokości 1 463 922,10 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 545 073 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Paragraf 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na 1. Sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 13 315 982,61 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 936 982,61 zł. Na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8 379 000 zł. Paragraf 8, ustęp 1. Ustala się dochody w kwocie 70 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 101 000 zł na realizację zadań określonym w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustęp 2. Ustala się wydatki w kwocie 1000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Ustęp 3. Ustala się dochody w kwocie 15 000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml. Oraz wydatki w kwocie 15 000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Ustęp 4. Ustala się dochody w kwocie 619 500 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 723 431,31 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonym w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustęp 5. Ustala się dochody w kwocie 20 000 zł i wydatki w kwocie 20 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska. Paragraf nr 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 5. Paragraf 10. Upoważnia się burta do zaciągania zobowiązań na wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę Gminy, dokonywania zmian w prawie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działaniami, dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. Ustęp 4. Dokonywania zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, planie wydatków związanych z prowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu. Ustęp 5. Przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym. Ustęp 6.
zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają do warunków budżetowych. Ustęp 7. Przekazanie uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają za rok budżetowy. Ustęp 8. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. Paragraf 11. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega notyfikacji Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Andrzej Sajewicz-Tadowska. Jestem za. Brylewicz Marek. Za. Burek Jerzy. Za. Pićko Iwona. Za. Jakowiec-Ewa. Za. Jankiewicz Emilia. Za. Małyszko Janusz. Za. Brus Antoni. Jestem za. Pakuła Antoni. Za. Sieńko Grzegorz. Wstrzymuję się. Sitko Zdzisław. Za. Szulca Stanisław. Nieobecny. Urban Kazimierz. Za. Kasilewska Julita. Za. Druga Leszek, ja nieobecny. W głosowaniu wzięło udział 13 pani karnych radnych, 12 głosów za, 1 wstrzymujący się. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu następnego. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Korycin na lata 2024-2033. Wraz z projektem uchwały otrzymali Państwo też opinię Regionalnej Izby Ogólnikowej w Białymstoku w sprawie opinii wieloletniej prognozy na lata 2024-2033. Jest to oczywiście opinia pozytywna. I czy wymaga odczytania? Nie. Więc bardzo proszę, czy są jakieś pytania w kwestii tego projektu? Uchwała nr 40/324/2023 Rady Gminy Korycin z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Korycin na lata 2024-2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2033. Na podstawie stosownych zapisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Rada Gminy Korycin postanawia. Paragraf pierwszy. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Korycin na lata 2024-2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2033 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Paragraf drugi. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2025 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Paragraf 3 ust. 1. Upoważnia się wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do uchwały. Ustęp 2. Upoważnia się wójta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w paragrafie 3 ust. 1 uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały. Paragraf 4 ust. 1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziału środków europejskich albo środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 3 w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, aby te zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu do każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do wykonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w artykule 38 ust. 1 punkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów. Ustęp 2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w wieloletnim prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego związanych z prowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki. Paragraf 5. Objaśnienie przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3 do uchwały. Paragraf 6. Wykonanie uchwały wydarza się wójtowi gminy. Paragraf 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Gminy Korycin nr 40/322/2023 Rady Gminy Korycin z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Korycin na lata 2023-2033. Paragraf 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Andrysa Jusz-Radosław. Za. Grylewicz Marek. Za. Burak Jerzy. Za. Kieliczko Iwona. Za. Jakowiec Ewa. Za. Mgiewicz Emilia. Za. Małyszko Janusz. Za. Brus Antoni. Za. Pakuł Antoni. Za. Sieńko Grzegorz. Za. Siwko Zdzisław. Za. Szulca Stanisław nieobecny. Urban Kazimierz. Za. Wasilewska Milita. Za. Bruto Leszek Jan. Nieobecny. Głosowanie wzięło 13 panów kandydatów, 13 głosów za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu następnego. Odpowiedzi na wnioski zgłoszone przez Państwa radnych na poprzedniej sesji Rady Gminy Korycin. Proszę Pani Sekretarz. Po ostatniej sesji Rady Gminy Korycin wysłaliśmy w dniu 12 grudnia do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wniosek o przejście dla pieszych w miejscowości Skindzierz. Do tej pory otrzymaliśmy odpowiedzi na ten wniosek oraz w tym samym dniu, czyli 14 grudnia 2023 roku wysłaliśmy wniosek do Starostwa Powiatowego w Sokółce o utrzymanie zimowych dróg, czyli podsypanie w miejscach newralgicznych. Również nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi na te wnioski, jak tylko one się pojawią, to przekażemy Państwu je niezwłocznie, a później odpowiemy na najbliższej sesji. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, przechodzimy do punktu następnego. Interpelacje i zapytania prawne. Bardzo proszę. Ja mam wniosek od mieszkańców. Czy istnieje możliwość, by GOG był otwarty w piątki do 21, żeby młodzież, która się spotyka, miała możliwość być pod dachem? Kiedyś tak, w poprzednich latach było, że GOG był otwarty do 21, czy można było przynajmniej w piątki, kiedy młodzież zjeżdża się tutaj do naszej gminy? Zgodzę się z tym pytaniem do Pani Dyrektor. Myślę, że nie jest taka potrzeba. To też nic nie stoi na przeszkodzie, aby tą sprawę w ten sposób zająć. Chciałbym podziękować za to, że światło w Korycinie w tym okresie świątecznym została włączona. Mieszkańcy bardzo doceniają i dziękują. Chciałabym też podziękować Państwu za zagłosowania, które za dzisiejsze i na poprzedniej sesji, chodzi o głosowania, które były z inicjatywy obywatelskiej. Szanowni Państwo, każdy z nas może skorzystać z takich instrumentów, właśnie przyłożyć się najróżniejsze projekty uchwał. Zachęcam do tego. Te, które złożyliśmy, były oddolne. Mieszkańcy zgłaszają potrzeby. Czas przygotowania tych wniosków, tych projektów troszeczkę się wydłużał. Nikt nam za to nie płacił, nie wnioskowaliśmy, nawet nie mieliśmy do kogo. Poświęciliśmy swój czas, zebraliśmy blisko 200 podpisów wśród mieszkańców, gdzie wymagane było 100.
Ale to też była okazja do spotkania się z panem wójtem, z panią sekretarz i na konstruktywne rozmowy na temat zastrzeżeń czy problemów, które mieszkańcy nam zgłaszają. Ja bardzo dziękuję ze swojej strony i mam nadzieję, że w przyszłości inne osoby też będą z tego korzystać, bo śmiem twierdzić, że to jest pierwszy raz na powiat, że takie projekty zostały złożone. Dziękuję bardzo. Teraz w sprawie Kapuszy i Atraku, czy nie można próbować napisać do Gotyki, że ustawili czasowy zakaz parkowania lub w ogóle go zdjęli, bo w piątki tam jest kodzioł przy Atraku. Zwrócimy się z taką prośbą do Generalnej Dyrekcji Gminy. Zobaczymy, jaka będzie ich reakcja na tą pozycję i tą prośbę. Bardzo proszę, czy jeszcze są jakieś zapytania Państwa radnych, interpelacje? Potrzebę usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzenia z działalności rolniczej można by przystąpić do finansowania, żeby po prostu to nie zalegało w naszych gospodarstwach. Bo to jest bardzo taki dość problem no wszystkich. Bardzo proszę, jeżeli są jeszcze jakieś zapytania? Słyszę, czy godziny do 15:00 wolne wnioski, informacje. Bardzo proszę. Nie słyszę. Więc proszę teraz o zabranie głosu pani Borowicz, bo poprosiła o udzielanie jej głosu. Bardzo proszę. Witam wszystkich. Chciałabym na początku podziękować za to, że pozytywnie przegłosowaliście projekt uchwały z Komitetu Obywatelskiego, z inicjatywy Komitetu Obywatelskiego w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów Komitet Gminy Koryśni dla uczniów Szkoły Podstawowej imienia Stefana Katarzyna Lubiszyńskiego za wysokie nauki, wyniki w naukach, wysokie osiągnięcie w dziedzinie twórczości artystycznej. Wcale mnie nie zaskoczyliście tym, że większość osób zagłosowała przeciw projektu również zgłoszonego w ramach inicjatywy obywatelskiej, jeżeli chodzi o sprawę ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Teraz mam pytanie do osób, które są w komisji budżetowej, aby mi uzasadnili, dlaczego postanowiliście nie zaopiniować pozytywnie projekt uchwały w ramach inicjatywy obywatelskiej. Proszę bardzo o odpowiedź pana przewodniczącego, pana Buraka. Na ten temat wypowiadał się pan wójt, więc... Ale ja teraz proszę pana, jako przewodniczącego komisji. Co zaważyło za tym, żeby zaopiniować negatywnie? Myślę, że brak funduszy. Czyli na to nie ma funduszy, a na inne rzeczy to uważacie, że jest? Tak. Teraz proszę panią Ewę Jakowiec o odpowiedź. Dlaczego pani... Musimy dbać o wspólne dobro. I tych pieniędzy nie ma po prostu. Po prostu nie ma w pieniądze. Tak, a co proszę, proszę mi powiedzieć, co zrobiliście, żeby mieszkańcy płacili mniej za to. Pani Kinko, pani nie ma prawa odpytywania. Komisja stanowisko swoje przedstawiła. I wcale nikt nie musi się przed panią tłumaczyć. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, tak jakby, bo też byłam na komisji i wiemy, jaki mamy deficyt.
tam są jakieś oszczędności, więc go pokrywamy, nie musimy zaciągać kredytu. Niech pani mi wskaże punkt, z którego moglibyśmy skorzystać, żeby pokryć te 200 ileś tysięcy, ale to tylko też jest wyliczone, że tak powiem, niedokładnie. No załóżmy nawet 250. Proszę mi powiedzieć, co pani proponuje? Tam było w uzasadnieniu dosyć obszernie napisano, skąd mają być te pieniądze pozyskane. Również udzielałam odpowiedzi na to pytanie, kiedy zbieraliśmy się, kiedy zaproszony był komitet na rozmowę z Gminą, z panią sekretarz, pani przewodnicząca również była obecna na tym zebraniu. Tak jak mówiłam, że w ramach realizacji zadań, które spadają na gminę jako samorząd, można byłoby część tych pieniędzy pozyskać w ramach funduszu sołeckiego, który niestety nigdy nie jest wyodrębniany. To są zaniedbania przez lata, dlatego że my zawsze płaciliśmy więcej od innych gmin za śmieci i podejrzewam, że jak nic się nie zmieni, będziemy płacić jeszcze więcej. Wówczas, kiedy zajmował się tym Związek Gmin Kumialka-Biebrza, też apelowaliśmy, aby zmniejszyć koszty funkcjonowania systemu, a dokładnie przeniesienie biura Związku Gmin Kumialka-Biebrza na teren Urzędu Gminy Korycin, gdzie wówczas on generował ogromne kwoty. Ale to się wszystko, panie Igo, to się już wszystko wydarzyło, przejął Urząd Gminy organizację śmieci w naszej gminie, więc nie ma co wracać do przeszłości. Ja tylko chcę podkreślić to, że przez to, że wy nie potraficie albo nie chcecie korzystać z narzędzi, które wam daje państwo, ustawodawca, my ponosimy, my jako mieszkańcy ponosimy skutki tych wysokich opłat za śmieci. I dobrze chociaż, że uchwaliliście pozytywnie drugą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania tych opłat, chociaż te 2 zł. Przy czym jeszcze podkreślę, ten projekt uchwały w ramach inicjatywy obywatelskiej, tak jak tutaj wspomniała radna Lenkiewicz, to było, wiązało się z takimi kosztami jak swoim czasem, poświęcenie swojego czasu w ramach społecznego interesu, gdzie trzeba było pod każdym z tych projektów uchwał pozbierać po co najmniej 100 podpisów i powiem wam, że większość mieszkańców z waszych okręgów wyborczych, którymi jesteście przedstawicielami, podpisało się pod tym. I wy dzisiaj nie zważaliście, że to nie są wymysły wyłącznie kilku osób, mnie i jeszcze, tylko prawie 200 osób. Ja jeszcze tylko pytanie mam do pani. Te wszystkie podpisy, które były zbierane, czy te wszystkie osoby zapoznały się z projektem tej uchwały? Czy ta uchwała była dla nich odczytana? Więcej pytań nie mam, dziękuję. Zapoznali się. Skoro składali podpis, to osoba świadoma zawsze musi się zapoznać z treścią, pod którą się podpisuje. Odnośnie, już skończę z tymi śmieciami, bo widocznie nic to i tak nie wskóra, bo mój głos tylko jeden. Odniosę się do tej uchwały, której nie było na WIP-ie w sprawie innego sposobu dokumentowania i wykonania obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekła. Swojego czasu pojawiła się na stronie internetowej informacja, że Urząd Gminy do sierpnia 2024 roku ma przeprowadzić kontrolę, jak na terenie gminy Korycin są opróżniane nieczystości i mieszkańcy, w jaki sposób mają udokumentować, że legalnie pozbywają się tych nieczystości. Ta informacja już wówczas była niekompletna i nikt nawet w Urzędzie Gminy nie potrafił odpowiedzieć na zadawane nawet przeze mnie pytania. I to, że teraz nie trzeba podpisywać umowę, aby udokumentować, że spełniamy jakiś obowiązek pozbywania się tych nieczystości w sposób legalny, nie mając tej umowy, a tylko mieć potwierdzenia, dokumenty sprzedawcy i nabywcy tych nieczystości, to żadna laska. Dlatego, że już większość osób, z tego co wiem, nawet ja również w tym gronie, złożyłam wniosek o podpisanie umowy z tą firmą, która figuruje w rejestrze działalności regulowanej, czyli Wodociągi Podlaskie wyłącznie, bo ta druga firma, PHU POSA,
po rozmowie ze mną paniec zapytał, skąd jaś dzwonię. Powiedział, że z gminą Korycin absolutnie nie podpisuje umowy, bo jemu ponoć wodociągi Podlaskie nie dadzą spuścić nieczystości na oczyszczalni. Czyli zostaje u wodociągi Podlaskie. Teraz cennik na dzień dzisiejszy taki jest, że zabeczka 3 metry sześcienne wodociągi Podlaskie życzą sobie 500 zł, jeżeli chodzi o wywóz nieczystości z przydomowych oczyszczalni, a 200 zł, jeżeli chodzi o nieczystości z zbiorników bezodpływowych. Jeżeli chodzi o częstotliwość wywozu tych śmieci, pani sekretarz wspomniała, że w regulaminie jest określone. Rozdział 4 tego regulaminu, który uchwaliliście rok temu, częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych, paragraf 11. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków powinna odbywać się w regularnych odstępach czasu uniemożliwiających ich przepełnienie, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. Nie ma w ogóle żadnej informacji, że to ma być 2, 3, czy 4 razy do roku. Ten regulamin był zmieniony, szanowna pani, i nie opiera się pani na dokumencie, który obecnie funkcjonuje. Proszę pójść do pani kierownik referatu, sprawdzimy to. Tak, a dlaczego nie ma jego na stronie internetowej, skoro został zmieniony? Być może jest uchwała opublikowana w BIM. Wiem, że po rozstrzygnięciu były uwagi i został doprecyzowany ostatni punkt. No, możemy nawet pójść na górę po tej sesji i pani nawet zrobię ksero tego. Dobrze, pójdę, oczywiście. Muszę wiedzieć, jak każdy mieszkaniec, muszę wiedzieć i mam prawo do rzetelnej informacji, którą by przekazywali urzędnicy gminy, kiedy do nich się dzwoni. Wtedy była przekazywana taka informacja, teraz już została zmieniona, tak powtarzam się, już wnioski do wodociągów podlaskich większość mieszkańców złożyła, teraz okazuje się, że to nie jest wymagane. Regulamin jest jeden w ogóle, teraz jest inny. Wracając do tematu kosztów utylizacji tych nieczystości. Znowu się porównam do gminy Suchowola. Dlatego, że tam założyli spółkę gminną, która zajmuje się wywozem tych nieczystości. I tam na dzień dzisiejszy 5 metry sześcienne, bez różnicy, czy to są ścieki z zwykłego zbiornika bezodpływowego, czy oczyszczalni ścieków, wynosi 200 zł. U nas 200 bezodpływowych, 500 przydomowa oczyszczalni ścieków. I teraz mam takie pytanie, zresztą nie mogę przecież zadawać pytań, ale jeżeli o to chodzi, jeżeli budowa oczyszczalni ścieków, rozbudową sieci wodociągowej kosztuje dla gminy tyle milionów, czy dalej jest planowane oddanie w zarządzanie pod wodociągi podlaskie tego majątku gminy, którego nikt nie pilnuje? Czy tam w ogóle sprawdzają jakiś stan tej infrastruktury wodnej nawet? Czy ktoś w gminie Korycin, nikt nawet nie wiedział, że 4 czerwca po całej linii Długi Łuk, koniec kolonii Skindzierz, nie było wody. Przez 2 dni nie było wody. Nikt nie raczył nawet zainteresować się coś. Myśleli wszyscy, że na okolo mają studnie, to każdy sobie poradzi. Tylko nie po to, żeśmy zakładali ten cały wodociąg, że później wiadrami ze studni, pod warunkiem, że ona jest. Większość w ogóle ludzi pozbyła się tych studni, żeby pomyśleć, że tak będą z tej sieci wodociągowej korzystać. Okazało się, że tam non-stop psuje się pomp. Pani Goda, pani się panu Witowi odnieść. Naprawdę myślę, że już pani wystąpienie powinno się zakończyć. A dlaczego? Jest jakiś ograniczony limit? Teraz pan wójt odniesie do tego, co pani powiedziała. Pani mówi, że majątek jest gminny, nikt nie zarządza, ale ja bym chciała, żeby na bieżąco odpowiedział. Dobrze. Bo pani teraz sugeruje, że majątkiem gminy nikt nie zarządza. Ja pani mówię, że pani jest błędny. Dobrze, proszę o odpowiedź. Szanowna pani, nie wiem jak to spokojnie można reagować na tego typu wypowiedzi. Postaram się spokojnie. Jest tam szereg zarzutów, które są inwektywami, nieprawdą i zbiorem opowieści z
zagrody do zagrody. Majątek gminy, jeżeli chodzi o Wodkan, budujemy od 1992 roku. Jak uczyniliśmy ogromne inwestycje w tej kwestii, nie będę ich wymieniał, bo to są setki kilometrów sieci wodociągowej. To są trzy ujęcia wody połączone ze sobą. Oczywiście jakieś awarie się wydarzają, ale na terenie gminy Korycin są bardzo rzadkie, jako że mamy wodociągi, sieci przesyłowe wyłącznie z PCV, nie mamy już asbestu, pozbyliśmy się ich w odpowiednim czasie. Więc jeżeli są jakieś przypadki, czy to co jakości wody, czy też przerw w dostawach, są to przypadki bardzo rzadkie. Jeżeli chodzi o zarządzanie majątkiem, tak, w tej chwili zarządza majątkiem, znaczy można powiedzieć, że jest dzierżawcą tego majątku, spółka, której my jesteśmy współwłaścicielem, mimo tego, że nie jest współwłaścicielem spółki Wodociągi Podlaskie i mamy bezpośredni wpływ na ich funkcjonowanie. Zastanawialiśmy się oczywiście już, można powiedzieć, bardzo konkretnie nad przejęciem zarządzania wodociągami i kanalizacją. Jednak jako gmina nie jesteśmy do tego przygotowani, bo to jest ta spółka, żeby również wywierając wpływ na jej działalność, można kontrolować pewne aspekty ich działalności gospodarczej. Natomiast tam występuje jeden zasadniczy mankament, jako że właścicielem większościowym jest marszałek, stąd też nie do końca jesteśmy zadowoleni z ich funkcjonowania i tu jest temat jeszcze do dyskusji. Natomiast, no cóż, nawet nie pamiętam, o czym Pani mówi, ponieważ są to rzeczy absurdalne. Jeżeli mówi Pani o Funduszu Sołeckim, to nie wie Pani, o czym mówi, ponieważ nie są to jakieś dodatkowe pieniądze, tylko musielibyśmy z własnego budżetu wyasygnować konkretne pieniądze, które by się rozsypały po 30 miejscowościach, nie dając oczekiwanych efektów, a przypomnę, że za czasów komuny biotekowy fundusz na określone wsie desygnowany, wywołując szereg różnego rodzaju nieporozumień i doprowadzając do degradacji często sprzętu, który tam wspólnie wykupowano. Świadomie nie wyciągamy z budżetu gminy, który zresztą nie ma na to pieniędzy, środków na drobne wydatki w poszczególnych miejscowościach, gdyż prowadzimy konkretne inwestycje po kolei, zabezpieczając bardzo, bardzo bogate potrzeby poszczególnych miejscowości w szeregu dziedzinach, jeżeli chodzi o infrastrukturę dróg, poczynając po sieci wodociągowo-kanalizacyjne, kończąc, nie mówiąc już o oświacie, czy strażach pożarnych, czy jeszcze innych aspektach. Jak Pani widzi, w budżecie gminy Korycin większość wydatków stanowią inwestycje. Oczekiwania można mieć, tylko przypomnę, że podatki, które płacimy jako mieszkańcy gminy, są podatkami symbolicznymi, w sensie takim, że na przykład z podatku rolnego można by było wybudować od 300 do 500 metrów bieżących drogi o nawierzchni bitumicznej i nic więcej. Więc to, co udaje nam się zrobić, o tych planach mówiliśmy przy okazji, przede wszystkim skali, przy okazji omawiania budżetu gminy. Jak widzimy, plany są ogromne, bardzo trudne. Czy to budowa oczyszczalni, czy to potężne zamierzenie dotyczące szkoły podstawowej. To wszystko są inwestycje, które kosztują ogromne pieniądze i gro tych środków pochodzi z zewnątrz, a nie z naszych tutaj wspólnych kieszeni. Nie wiem, skąd Pani czerpie wzorce, bo można zawsze je czerpać, można populistycznie oczekiwać, żądać, wciskać ludziom ciemnoty. Przede wszystkim powinniśmy być odpowiedzialni. Odpowiedzialni za swoje słowa, za swoje czyny, za swoją działalność. Myślę, że gmina Korycin poprzez te 30 już ponad lat pokazuje, że potrafi, jest wzorem w wielu aspektach. Natomiast oczywiście pewne rzeczy są realne, pewne opłaty są realne i tutaj nie ma dyskusji, ponieważ potrzebne nam są pieniądze na wkład własny, który jest niezbędny w większości inwestycji, które prowadzimy. Bardzo proszę, Pani Igo, jeżeli Pani chce uzupełnić swoją odpowiedź, to proszę. Dziękuję.
Chciałabym jeszcze dla pana Andrasewicza powiedzieć na temat tej folii. Wówczas przyszło do urzędu gminy zapytać, czy gmina będzie przystępować do programu utylizacji folii rolniczych. Uzyskało odpowiedź od urzędnika, że nie ma takiej potrzeby na terenie gminy, na własną rękę trzeba tą folię znaleźć odbiorcę i oddać. Także nie wiem, raptem ta potrzeba się znalazła. Deklaracji żadnych nas nikt nie prosił, żeby w ogóle spytać mieszkańców, czy jest potrzeba, czy nie. Wszystkie gminy ościenne przystąpiły do tego programu, gmina Korycin nie. Ja wiem, że mój głos jest tylko jeden. Nikt jego nie bierze pod uwagę i najlepiej takim jak ja zamknąć wówczas usta. Nikt więcej nie mówi, ale ja pokładam nadzieję w mieszkańcach, którzy przejrzą na oczy przed wyborami samorządowymi w następnym roku i sami ocenią, czy wybiorą populizm, który ja uprawiam, czy populizm, który wy. Bo jeżeli chodzi o to, żeby dać mieszkańcom, to zawsze nie ma pieniędzy. Po nowym roku obiecane przez rząd będzie podwyżka budżetowa o ileś tam procent. Wtedy nie będzie pytania, gdzie pieniądze, skąd wziąć pieniądze. One się zawsze znajdą. I to za pośrednictwem radnych będzie wtedy też przegłosowane budżet, wszystko. Tylko w interesach mieszkańców zawsze brakuje tych pieniędzy. Bardzo dziękuję za te inwestycje, za budowę dróg, przedszkola, za tą planowaną przebudowę szkoły, planowanej z tego, co ja wiem, w budowie stołówki. Ale tu my wystąpiliśmy z projektem popartym przez dużą ilość osób. I teraz jeszcze podważane są w ogóle wiarygodność tych podpisów z zapytaniem, czy ktoś w ogóle się zapoznał z tym podpisem. Ja nie podważam podpisów, tylko zapytałam pani, czy mieszkańcy, którzy podpisywali, czytali projekt tej uchwały. Tylko tyle pani, niech pani nie zmienia faktów. Bo mam informację, że tak nie było, więc tylko na panią zapytałam. A pani w tym momencie chce mi mówić, że ja zarzucam, że coś było nie tak. Tylko zapytałam. I odzyskałam od pani odpowiedź. Dziękuję. Ja już też również dziękuję, bo jako widocznie nie na rękę większości osobom moje wypowiedzi. Ale bardzo może pani jeszcze mówić pół godziny. Zapraszam panią, chętnie wysłucham. Poświęćmy swój czas. Chciałam jeszcze zapytać o ten nowo powstany związek powiatowy, bo gminny Korycinski. Jak tam wspomniał wójt o zadaniach, które ma podjąć ten cały związek. I teraz jest już związek, dawno funkcjonuje związek gmin Pomiałka Biebrza. I mam pytanie i proszę o odpowiedź, co zostało ostatnio w ramach zadań ze związku gmin Pomiałka Biebrza zrobione dla mieszkańców gminy Kości. Szanowna pani, wracając jeszcze do śmieci, tak, przypomnę, że gmina Korycin dzisiaj obniżyła opłatę na rok 2024 o 2 zł od osoby. Działając świadomie od początku roku, gdzie żeśmy mówili, iż jest to pierwszy rok, gdzie gmina przejmuje gospodarkę śmieciową, ustalona została dokładnie rok temu opłata, policzone wpływy i koszty i okazało się, że mamy około 100 tysięcy złotych w tym roku mijające nadwyżki i stanęliśmy przed dylematem, czy pozostawić tę opłatę w takiej wersji, jaką ona była, czy też ewentualnie pójść w stronę mieszkańców, obniżyć na rok 2024 opłatę o 2 zł i taką wersję dzisiaj Rada Gminy przyjęła. Natomiast nie obciążamy w ten sposób budżetu roku 2024 dodatkową dopłatą z budżetu gminy na gospodarkę śmieciową. To jest kwestia zasadnicza. Jeżeli chodzi o Pomiałkę Biebrze, współpracujemy od lat z gminą Janów. Wspólnie wybudowaliśmy przok w Korycinie.
gmina Korycin sprzedała część budynków, które ten przy oksie w tym momencie znajduje związkowi gminy Kujawka-Wieprza. Potem pozyskując pieniądze ze środków Unii Europejskiej, uruchomiliśmy przok, który do tej pory funkcjonuje w Korycinie, obsługując jeszcze w tym momencie również część mieszkańców gminy Janów, z tym, że lada moment zostanie w Janowie również oddany do użytku przok, z którego mieszkańcy gminy Korycin również będą mogli korzystać. To są kwestie, które załatwiliśmy w sposób inwestycyjny. Można mieć różne zarzuty dotyczące kosztów funkcjonowania tego związku, ale były one minimalne w stosunku do zadań, które wtedy Związek Gmin Kujawka-Wieprza czynił. Świadomie pozostawiliśmy ten związek, nie likwidując go, w momencie, kiedy zadania te największe, czyli gospodarka śmieciowa, ale również kwestia bezdomnych, bezpańskich psów zostały przekazane do poszczególnych urzędów, ażeby w miarę rozwoju sytuacji, przecież nie jesteśmy przewidzącymi, co się będzie działo dalej, móc wykorzystać tą organizację, ten wspólny podmiot samorządowy do ewentualnego czynienia różnych kroków, staraniach o dodatkowe ewentualne środki, bądź też do przyjmowania pewnych zadań, które wspólnie moglibyśmy uświadomić. Cóż, osiągnięcia, jeżeli chodzi o Związek Gmin Kujawka-Wieprza, są ogromne. Nie będę wracał do historii, ale między innymi mieliśmy pierwsze nagrody w Polsce, jeżeli chodzi o działalność ekologiczną. Z tego tytułu też pozyskiwaliśmy duże, jak na ówczesne czasy, środki, które służyły między innymi edukacji, ale również określonym zakupom inwestycyjnym i działaniom, które do dzisiaj procentują tym, że mamy jeden z największych procentów odzysku surowców zbieranych na terenie gminy. Plus działania w oświacie, w przeróżnych dziedzinach. Bardzo proszę, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Pani Iko, jeszcze coś? Ja jeszcze, jeżeli chodzi o transparentność tego wszystkiego, koszty zawsze są jawne, więc nie znalazłam nigdzie informacji, jeżeli chodzi o koszty utrzymania parku kulturowego w gminie w Szczyźnie. Wystąpiłam z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej. Otrzymałam wyzwanie, którym mam uzasadnić istotność pozyskania tej informacji. Żeby było to transparentne i tak jak mówi, że wszystkie koszty jawne, to nie musiałby występować z wnioskiem o udostępnienie informacji, ale później przykrywać się tym, żeby jeszcze mieszkaniec miał wykazywać szczególną istotność dla interesu publicznego przy tworzeniu tej informacji, uważam, że za nadużycie urzędu. Tak samo jeżeli chodzi o koszty zagospodarowania śmieciami i funkcjonowanie systemu, też wówczas występowała z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, jaka podstawa prawna była, jeżeli chodzi o zawarcie umowy na wywóz, odbiór, utylizację nieczystości. Skoro wszystko jest jawne, dlaczego tych być może nie wszystkich mieszkańców interesujących tematów nie ma na stronie, nie wiem, PIP-u Korycin, strony Korycin, żeby nie trzeba było przechodzić przez całą tą ścieżkę administracyjną z tymi wnioskami. Po prostu to są pieniądze publiczne, to nie są pieniądze prywatne, to są pieniądze publiczne. Dlaczego nigdzie nie ma tej informacji? Od ilu lat funkcjonuje ten park kulturowy, przecież od roku też zajmuje się gospodarką śmieciami gmina. Dlaczego nigdzie nie ma tej informacji, że jeszcze trzeba występować na podstawie ustawy o udostępnieniu informacji publicznej do gminy? Przecież to są ważne informacje dla mieszkańców. I jeszcze jedna sprawa. Bardzo proszę, już na koniec mówię. Bardzo proszę,
aby SMS-y, które są wysyłane do mieszkańców, nie byli tylko o jakichś poczynaniach wójta i gminy Korycin, tylko tam była zawarta rzetelna informacja dla wszystkich mieszkańców. Na przykład, jeżeli chodzi o teraz sprawdzanie tych ścieków, dokumentacji utylizacji tych ścieków, jeżeli chodzi, nawet jeżeli będzie kiedyś utylizacja tej woli rolniczej, innych jakichś codziennych spraw. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, nie wiem, czy mamy się wstydzić tego, co zrobiliśmy i robimy, bo po tych słowach tej pani właściwie należałoby to robić. Ta demokracja, moderant ze wschodu, nie za bardzo rozumiem. Szanowna pani, myślę, że transparentność, którą mamy na terenie gminy Korycin, jest na każdym kroku oczywista. Jeżeli pani występuje z jakimiś wnioskami dotyczącymi udostępnienia informacji publicznej, one wymagają, w zależności od ich zakresu, wymagają pracy urzędniczej, dodatkowej pracy urzędniczej. Mamy tak małe zatrudnienie w gminie Korycin, a tak ogrom obowiązków, że to są dodatkowe godziny, które trzeba poświęcić, ażeby przetestować różne dokumenty i przygotować odpowiedź na pani pytania, które znajdują się w odpowiedzi na przykład przy uchwale budżetowej. To jest takie grzebanie dla grzebania i roznoszenia później wieści wśród ludzi, że tutaj gmina nie chce tego czy tamtego. To są jakieś absurdalne rzeczy, na które nawet dzisiaj to, co pani mówi. Przykro mi słuchać tego. Mieszkanka gminy Korycin przychodzi z takimi tutaj, nie wiem, śmieciami rzucanymi teraz we mnie, w nas wszystkich, w Radę Gminy, którą przecież wiele innych gmin podaje jako przykład. To, co robimy, to są rzeczy wręcz czasami niewiarygodne. Jeżeli chodzi o Park Kulturowy Korycin i Mężczyzna, on nie jest wyodrębnioną jednostką. To wszystko jest prowadzone przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki siłami tych ludzi i przed nami stoi potężne wyzwanie w momencie, kiedy kończymy tę inwestycję, żeby je wykorzystać w sposób optymalny, w sposób taki, żeby z tego tytułu wpłynęło do budżetu jak najwięcej środków. Natomiast no cóż, to wymaga też dodatkowych ludzi posiadających wiedzę, umiejętności, których też na terenie gminy nie mamy i w tej chwili poszukujemy. Poszukujemy też różnych rozwiązań, które pozwolą nam wykorzystać ten potężny potencjał, który żeśmy tutaj wspólnie wytworzyli dla rozwoju naszej gminy, dla rozwoju możliwości prowadzenia dodatkowej działalności gospodarczej. To jest potężne koło zamachowe, z którego za rok, za dwa, za trzy, za pięć, za dziesięć wynikną konkretne korzyści, które sami będziemy obserwować i być może w nich uczestniczyć. Zamiast się cieszyć z tego, co robimy, pani przychodzi tutaj z jakimiś dziwnymi pretensjami, których ja osobiście nie rozumiem, ponieważ gdybyśmy zrobili to, co pani proponuje, to nagle w budżecie gminy powstałaby dziura, nie te 230 czy 240 tysięcy, ponieważ te oczekiwania dopłaty do śmieci są przez komitet czy przez panią niedoszacowane, gdyż nie opiera się pani na realiach obecnych, gdyż już w roku 2024 ceny za zagospodarowanie odpadów rosną o 5%. Transport rośnie o 20%, czyli należałoby zweryfikować koszty o te wzrosty cen i podejrzewam, że ta dziura zamknęłaby się kwotą co najmniej 300 tysięcy złotych. W momencie, kiedy na przykład dopłacamy do obiadów dla dzieci, w tym roku będzie to kwota około chyba 200 tysięcy złotych plus ponad 70 tysięcy złotych do programu, który prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, to jest prawie 300 tysięcy złotych dopłaty do posiłku dla naszych dzieci, co jest naszym priorytetem. W tej chwili zastanawiamy się nad kwestią budowy, przygotowania, zakupu, wyposażenia kuchni i jej uruchomienia. I to nie tylko temat związany z infrastrukturą, na którą postaramy się mieć pozwolenie BGK, żeby przeprowadzić to w ramach tak zwanego
Polskiego Ładu w ramach tej inwestycji szkolnej, ale to również kwestia zatrudnienia i znalezienia ludzi, którzy będą tam pracować. To są konkretne działania dla mieszkańców, a nie obniżenie opłaty o złotówkę czy dwa złote, bo nagle tutaj pani wyskakuje z taką propozycją i my musimy się do tego dostosować. To pani niech się dostosuje swoim sposobem rozumowania do tego, że decyzje, które tutaj zapadają, są decyzjami niosącymi rozwój dla naszej gminy i mieszkańców, a nie populistyczne żądania i oczekiwania, do których się przyzwyczailiśmy przez ostatnie lata, żeby jeszcze było tutaj, a żeby tu dać, to jeżeli dać, to skąd? Ja przypomnę, że podatek rolny to jest raptem 750 tysięcy w skali roku, że około 200 tysięcy to są ustawowe ulgi dla rolników, którzy inwestują rozłożone nawet na 25 lat, nie negując ich, ale to jest śmieszny pieniądz, jeżeli chodzi o koszty funkcjonowania gminy. Natomiast te działania związane właśnie czy to z pomocą dla dzieci, żeby mogły zjeść w szkole, czy też uruchomienie żłobka w formule takiej, o której tutaj żeśmy mówili, na terenie przedszkola. W tej chwili też przecież przygotowujemy miejsce dla zerówek w budynku szkoły podstawowej. To są konkretne działania dla mieszkańców przynoszące efekty w postaci właśnie ukierunkowanej pomocy dla tych, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują. To jest pomoc społeczna niosąca wsparcie dla rodzin, dla ludzi, którzy potrzebują tej pomocy, mieszkając samotnie, czy też w rodzinach, które potrzebują wsparcia. To są miliony złotych, które idą w tamtą stronę. Nie sądzę, żeby ludzie na terenie, nasi mieszkańcy na terenie gminy Korycin oczekiwali obniżenia opłaty śmieciowej o tą złotówkę 2 czy 3, ażebyśmy my z budżetu nagle znaleźli te 300 tysięcy złotych, aby tę dziurę załatać, bo komuś się tak wydaje, że to jest taka inicjatywa tak piękna, tak fajna, tak wspaniała i my musimy tutaj zrealizować to oczekiwanie. Szereg inwestycji, kwestia dróg, przecież w tym roku wybudowaliśmy drogi za ponad 8 milionów złotych. Kolejne projekty. A czego najbardziej mieszkaniec oczekuje? Jako rolnik, jako przedsiębiorca. Drogi. Droga to jest podstawa. Nie mówiąc już o gospodarce wodno-ściekowej, bo to jest rzecz oczywista i zasadnicza. Oświata, przedszkole, żłobek. Nie mówiąc już o bezpieczeństwie w postaci ochotniczych straży pożarnych, które żeśmy wyposażyli w piękny sposób, o którym żeśmy jeszcze 10 lat temu mogli tylko marzyć, a składamy kolejne wnioski, ażeby również zakupić nowe, dodatkowe wyposażenie, szczególnie samochód ciężki w OSP w Korycinie. To są działania, które konkretnie kierujemy w stronę mieszkańców. One służą i bezpieczeństwu, i rozwojowi, i perspektywy w przyszłości. A to, co pani mówi, to jest degradacja gminy. Może w Białorusi tak jest, ale w Polsce demokracja na czym innym polega, niż pani ma wyobrażenie. I myślę, że warto, żeby mieszkańcy wiedzieli, że niesienie populizmu i kłamstwa nikomu i niczemu nie służy. A tu jest właśnie, tu są podejmowane decyzje w sposób przemyślany, przeanalizowany, bo na ostatnich komisjach wspólnych przecież żeśmy kilka godzin analizowali potrzeby budżetowe, jego realność, jego niedoszacowanie jeszcze, bo przecież będziemy musieli dorzucić sporo pieniędzy do tego, żeby zabezpieczyć określone potrzeby poprzez w momencie, kiedy policzony zostanie przez skarbnika nadwyżka z roku 2023. Nie rosną nam dochody. Z czego mają rosnąć? Z podatku rolnego, z śmiesznego podatku leśnego, którego mamy dochody w postaci tam w wysokości 60 czy 70 tysięcy złotych rocznie. Jedynie dochody z działalności gospodarczej mają szansę rosnąć, ale tylko w momencie, kiedy ta działalność zostanie otwierana w różnych nowych miejscach, przez nowe podmioty, przez naszych mieszkańców, czy przez firmy, które tutaj ściągną, żeby zainwestować na naszym terenie. Taką informację kierujmy do ludzi, a nie informację, która sieje zamęt, jest nie do informowania mieszkańców, bo każdy powie, no dobra, czy pani chce, czy pan chce, żeby opłata śmieciowa była tańsza, mniejsza, a chce, okej, okay, podpisze pan, podpisze, no dobra, no i mamy. Natomiast nikt nie rozumie w sposób globalny, że skąd te pieniądze wziąć, jeżeli zmniejszymy budżet, nasze wydatki, dochody, określone pieniądze, to trzeba tą dziurę czymś zasypać. Czym pani to zasypie? Czym? No, za 300 tysięcy złotych to był wkład nasz konkretnie do drogi w Przesławka, granica gminy z Czarną Białostocką, gdzie
gdzie żeśmy rzutem na taśmę pozyskali pieniądze z rezerwy ministra finansów i udało się tę inwestycję zakończyć jeszcze nie tak dawno, parę dni temu dosłownie, a wkład własny wyniósł 300 tysięcy złotych. Do konkretnej, namacalnej inwestycji, która zostanie na lata, będzie służyła ludziom, będzie służyła rozwojowi, będzie służyła bezpieczeństwu. I to są działania, na których się skupiamy. Działania w kierunku dzieci i młodzieży. To między innymi ośrodek kultury, to między innymi sport. To przedszkole, to szkoła i to są rzeczy, na których powinniśmy skumulować wydatki, których przecież nie możemy rozmnażyć. Realnie trzeba podchodzić do pewnych rzeczy i bardzo odpowiedzialnie. Tego typu zamęt, który pani się uważa za bardzo szkodliwy, ostrzegam mieszkańców gminy Korycin przed tego typu populizmem i przed tego typu ludźmi. To jest bardzo niebezpieczne, gdyż tracimy poczucie odpowiedzialności i tracimy poczucie szacunku do tego, co wspólnie robimy, zrobiliśmy i chcemy jeszcze zrobić. Dobrze, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Ja chcę zabrać. Bardzo się cieszę, że dzisiaj stałam się osobą, na której mógł pan wójt wyleć swojego szpieżali. To nie chodzi o uprawianie populizmu dla innych mieszkańców. Ja działam nie tylko dla mieszkańców, a imieniu swoim. Jestem jako przedstawicielem rodziny wielodzietnej, wieloosobowej, najbardziej dotknięta i pokrzywdzona opłatami za śmiecie przez wasze te całe rządzenie. Za kwartał pracy płacę 674 zł. W gminie obok ta sama ilość osób 270 zł. Czyli to jest brak działań. Mając narzędzie, mając możliwości, wy w tym kierunku nic nie robicie. Nie byłoby potrzeby dokładania ni tych 300, ni 200, ni 500 tysięcy. Żeby wówczas byli podjęte działania, które by dali dla nas zabezpieczenia te finansowe. Wielodzietne, wieloosobowe rodziny zostali w najbardziej dotkliwy sposób pokrzywdzone. Bo tak jak wówczas mówiłam, my nie produkujemy więcej śmieci przez to, że mieszka na nieruchomości więcej osób. I dzięki takim ludziom jak ja, to myślę, że wójt znowu zdecydował się głosować, przepraszam, kandydować na wójta, aby nie dopuścić właśnie do populizmu, warholstwa, nie dopuścić do władzy ludzi, którzy to wszystko zniszczą, co wy stworzyliście jako mieszkańcy, jako urzędnicy, jako radni. Dziękuję bardzo. Zamykam obrady sesji Rady Gminy Korycin. Dziękuję wszystkim za uczestnictwo.